Za chwilę będziemy rozmawiać o programie 500+ i w ogóle o polityce społecznej w Polsce i wprowadzenie wygłosi Rafał Bachalarczyk z Instytutu Polityki Społecznej Uniwersytetu Warszawskiego. Osoba, która jest zaangażowana w kwestie polityki społecznej jako naukowiec, ale także jako aktywista, ponieważ wspiera i związki zawodowe, i ruchy społeczne, m.in. ruch opiekunów osób niepełnosprawnych. Część z Was jest znany także z publikacji prasowych, bo jest także komentatorem. Dziękuję bardzo. Tak jak Michał wspomniał, moje wystąpienie i też mam nadzieję dyskusja będzie poświęcona polityce społecznej. Podobnie zresztą jak zajęcia, które prowadziłem w poprzednich latach tutaj na szkole letniej, aczkolwiek wydaje mi się, że tym razem trochę rozmawiamy jednak w innym kontekście i w takim innym nieco klimacie, to znaczy coś się przez ten rok jednak wydarzyło, że polityka społeczna, także dość fragmentarycznie, ale jednak za sprawą tytułowego programu, jednak pojawiła się w głównym nurcie, także komentatorzy gospodarczy, często się na ten temat wypowiadają, więc jakby trochę można powiedzieć, że polityka społeczna, myślenie o polityce społecznej wyszło poza pewne nisze profesjonalistów, działaczy społecznych i samych zainteresowanych poszczególnymi programami, więc to jest myślę pewna zmiana, która się dokonała od czasów ostatniego, po poprzedniej letniej szkoły. Chociaż tu uważam, że jest to pewien taki wkład i pewna zasługa, nawet bym powiedział, obecnej władzy, bez względu na to, jakie były intencje wprowadzania tego programu. Ale z racji tego, że ta polityka społeczna była w sporej mierze jednak taką działką trochę niszową, tak była przynajmniej postrzegana, tym bardziej, że dotychczas ją raczej w takiej powszechnym odbiorze utożsamiano trochę z pomocą społeczną i polityką socjalną, co też w ramach tego ośrodka myśli społecznej próbujemy z tym obrazem takim zawężonym walczyć. Z racji właśnie tej takiej niszowości wytworzyło się takie wrażenie, że właściwie ten program 500+ to jest taki kamień węgielny, taki początek właściwie polityki rodzinnej, polityki społecznej, a wcześniej to była, tutaj możemy sobie dopowiedzieć, Polska w ruinie i cały krąg tych określeń, którym obóz obecnie rządzący zwykł określać ten czas wcześniejszy. I w mojej ocenie jest to diagnoza. Zresztą też często wśród swoich lewicowych znajomych, publicystów czy sympatyków formacji lewicowych też właściwie się spotykam z takim poglądem, że właściwie teraz zrobiono dopiero pierwszy krok, żeby polityka rodzinna zaczęła jakoś iść do przodu. Ja osobiście się z tym poglądem nie bardzo zgadzam, chociaż przez lata nieraz krytycznie się wypowiadałem na temat różnych aspektów polityki społecznej rządów koalicji PO-PSL, to jednak teza, że ta polityka społeczna się nie rozwijała, wydaje mi się trochę przesadzona. I chciałbym właśnie, zanim przejdziemy w drugiej części spotkania, takiej mam nadzieję dyskusyjnej, przejdziemy do zastanawiania się właśnie nad kształtem, nad sensownością programu 500+, a także innymi wyzwaniami, to chciałbym zacząć od kilku slajdów przedstawiających ten okres poprzedzający. To będzie też taka jakby pewna diagnoza tego właściwie, w jakim punkcie jesteśmy, co się udało dotychczas zrobić, gdzie mamy jeszcze pewne braki, pewne deficyty jako państwo, jako społeczeństwo. Tak jak mówił profesor Rajkiewicz nieraz na zajęciach, żeby wiedzieć, gdzie iść dalej, którędy iść dalej, trzeba też wyjść od tego, przyjrzeć się temu, skąd idziemy i jak szliśmy dotychczas. Także wydaje mi się, że warto zachować taki ogląd dynamiczny w dłuższej perspektywie czasu.
i nie ulegać takiej pokusie patrzenia na to, tak jakby, jakbyśmy dopiero zaczynali budować właściwie tą politykę społeczną na pustyni, gdzie nic nie funkcjonuje. I może tak tytułem rozgrzewki, zanim przedstawię poszczególne dokonania i porażki tych poprzedników czy poprzednich rządów, może tak w ramach rozgrzewki chciałem was zapytać, jakie, powiedzmy, może ograniczę się do tego ostatniego okresu rządu PSL, jakie ważne wydarzenia w polityce społecznej, jakie ważne kroki, zarówno te negatywne, jak i pozytywne, bylibyście skłonni wskazać. No, przedłużenie urlopu macierzyńskiego. Mm-hmm. Tak, jak najbardziej. Pojawienie się urlopu tacierzyńskiego. Mm-hmm. Tak, mówiąc ściśle, tacierzyński już był wcześniej, ale tej części rodzicielskiej, która może być przez oboje rodziców, tak, ale jak najbardziej. Polityka przez szkoły, budowa przez szkoły, zwiększenie liczby miejsc. Tak, tak, jasne. Tutaj bardzo, bardzo dynamicznie rzeczywiście. Właściwie o kilkadziesiąt punktów procentowych rzeczywiście to ten zakres objęcia dzieci opieką przedszkolną, jak najbardziej, tak? Jeszcze może mogą być także spoza polityki rodzinnej, ale też jakiekolwiek jeszcze. No, podwyższenie grupy emerytalnej. Tak, no to była też dość. Ulga podatkowa na dzieci. Tak, rzeczywiście wydłużenie i zwiększenie i też zmodyfikowanie trochę tej ulgi. Chociaż to już zaczął rzeczywiście rząd, pierwszy rząd Prawa i Sprawiedliwości, ale później. Tak, wtedy to miało raczej marginalny charakter. Skoro spoza to porozumienie ze związkami, z pracodawcami w sprawie Rady Dialogu Społecznego. Tak. Tutaj też się wiele działo, chociaż wydaje mi się, że ta łączna ocena tego dialogu raczej jest taka niekoniecznie pozytywna. Wszystko zależy od stron. Sama ustawa jest chyba ok. Wprowadzenie obowiązku tworzenia raportu z CSR w firmach z 600 pracowników. I jakie to konsekwencje społeczne? No, że w tym momencie firmy bardziej przykładają uwagę do tego, by być społecznie odpowiedzialnym. I to jakoś powoduje działania w tym kierunku, aby faktycznie to się działo. Okay. W 2014 roku też możliwość wymagania od firm zatrudniania pracowników na podstawie umów pracy przez instytucje publiczne i później zarządzenie Rady Ministrów nakładające obowiązek na instytucje publiczne stosowania klauzul, ale też raportowania tego, dlaczego nie zastosowano takich klauzul. Tak, jak najbardziej. Tutaj wykonano szereg kroków w kierunku bardziej takich społecznie odpowiedzialnych zamówień publicznych. Zresztą to jeszcze pewnie jutro Kasia będzie więcej o tym mówić. Zresztą wcześniej, jeszcze przed 2014 rokiem i 2009 bodajże też wprowadzono takie społeczne klauzule związane na przykład z możliwością zastrzeżenia zatrudnienia osób z niepełnosprawnością w trudnej sytuacji na rynku pracy właśnie przy udzielaniu zamówień publicznych. Także tutaj rzeczywiście pewne dobre rzeczy się działy. Jeszcze jakieś? Kosiniakowe też 1000 zł, tak, dla osób, dla kobiet, które nie były zatrudnione. Tak, dokładnie. To jest też ważny krok. Też już w jakimś stopniu antycypujący program 500+, bo oparty o taką logikę świadczeń uniwersalnych, niezależnych od kryterium dochodowego. Tak, aczkolwiek ten program jako tak zwany kosiniakowy wszedł w życie dopiero teraz od stycznia. Zresztą podobnie jak szereg innych działań, szereg innych reform, co wydaje mi się było taką słabością natury politycznej poprzedniej ekipy, że właściwie większość reform, duża część reform prospołecznych weszła dopiero w życie, kiedy oddali władzę, więc nie byli w stanie w niewielkim stopniu to jakby politycznie zdyskontować. Ale niewątpliwie z punktu widzenia społecznego pewnych grup jak najbardziej tak, to jest istotna zmiana. To widzę, że jesteście dobrze tak zorientowani. Myślę, że możemy teraz przejść
do omówienia pokrótce bardziej tych wyzwań i dokonań. Mniej więcej taką proponuję taki układ tej prezentacji. Zacznijmy może od tego okresu jeszcze, tak jak już była mowa, wprowadzono zmiany urlopowe. Co istotne, wprowadzono tą część rodzicielską, czyli taką, która jest do dowolnego podziału między matką a ojcem dziecka. Chociaż część środowisk progresywnych, feministycznych tutaj optowała za tym, by wprowadzić jeszcze dalej idące zachęty, by także ojcowie się włączali. Była mowa o tak zwanym rozwiązaniu, jakim jest daddy quotas, czyli takie określenie pewnego okresu, poza tym króciutkim urlopem tacierzyńskim, który jest, określenie większego przedziału czasu w ramach urlopu tylko do wykorzystania przez ojców, nawet pod groźbą tego, pod sankcją tego, że jeśli się tego nie wykorzysta, no to ten urlop przepada. Takie rozwiązania są w krajach skandynawskich stosowane. Tam są i te takie, powiedzmy, polityka kija, to znaczy, że traci się uprawnienia, jeśli się nie wykorzysta przez ojca, ale też są jakby, jest też polityka marchewki, czyli tam, gdzie ojcowie więcej niż to, co jest jakby wymagane prawnie, skorzystają z urlopów, to jeszcze te pary mogą otrzymać dodatkowe dni urlopowe. Takie rozwiązania są w Szwecji. Teraz urlopy są... obok tych urlopów wprowadzono też pewne zmiany w kodeksie pracy. One weszły od stycznia 2017 i były przygotowane przez ówczesną kancelarię prezydenta Komorowskiego. One głównie dotyczą pewnej większej elastyczności czasowej, jeśli chodzi o wykorzystanie tego okresu urlopowego i też dzielenia go między obojgiem rodziców. No i jest jeszcze to świadczenie rodzicielskie, zwane też kosiniakowe, 1000 zł przez pierwszy okres życia dziecka. Co jest o tyle też ważne, że no, oprócz tego, że stanowi realne wsparcie przez ten pierwszy rok, kiedy matka zajmuje się dzieckiem, czy rodzice zajmują się dzieckiem, to też jest tak, ma to pewien taki symboliczny wymiar, że zaczyna się chronić macierzyństwo nie tylko jeśli chodzi o pracowników etatowych, co było taką, można powiedzieć, właściwością tej polityki rodzinnej w ramach stosunków pracy, że o ile osoby, które były zatrudnione w oparciu o umowę o pracę, były przynajmniej w sensie prawnym dosyć przyzwoicie chronione z tytułu urodzenia dziecka, o tyle osoby, które były zatrudnione w warunkach właśnie takich niestandardowych lub które były poza rynkiem pracy, właściwie nie otrzymywały wsparcia w bardzo niewielkim zakresie. No i ten krok, czyli kosiniakowy, w jakimś sensie no, tą lukę wypełnia, przynajmniej przez pierwszy rok, bo później właśnie zaczynają się schody. I tutaj mimo tych działań, które zresztą na początku wskazaliście jako ważne, można też pewne zastrzeżenia sformułować. No, pierwsze zastrzeżenie to jest to, które ja już trochę zasygnalizowałem, mówiąc o tych daddy quotas, czyli takie, że w sytuacji, kiedy istnieje pewne kulturowe oczekiwanie i też pewna taka no, praktyka, że jednak to matki bardziej korzystają z urlopów z tytułu urodzenia dziecka, nawet wówczas, kiedy rodzice mają do wyboru, w jaki sposób chcą to podzielić. Zresztą to też temu sprzyjają tak właśnie no, praktyki dyskryminacji płacowej, chociażby na rynku pracy, że matce bardziej się opłaca zrezygnować z pracy, niż ojcu, ze względu na to, że to jest mniejszy ubytek dochodu w rodzinie. I to może powodować, że wydłużenie tych urlopów znaczne powoduje, że ten okres pozostawania poza rynkiem pracy u kobiety będzie no, w tej sytuacji, kiedy te urlopy są dosyć długie, no, będzie na tyle znaczny, że część pracodawców może to potraktować jako taki asumpt do tego, żeby jednak
kobiety w wieku, zwłaszcza rozrodczym, mniej chętnie, zatrudniać, obawiając się, że właśnie przejdą na urlop. Także z tej perspektywy także to te daddy quotas są takim mechanizmem, który pozwala, że pozwala na to, że to ryzyko się zmniejszy, że będzie większa szansa, że ten urlop jakoś będzie dzielony, przez to każdy z rodziców prawdopodobnie będzie na tym urlopie mniej. I drugie zastrzeżenie jest takie, no, że to wszystko mówi, te działania, które przedstawiłem na poprzednim slajdzie, właściwie dotyczą tylko pierwszego roku życia. Natomiast co później? Wiemy, że zaraz to pokażę na kolejnym slajdzie, że dostęp do żłobku dziecięcego jest wciąż ograniczony. Niecałe 7% dzieci korzysta, 80% gmin w ogóle nie ma żadnej takiej instytucji, która zapewnia opiekę zewnętrzną nad dzieckiem do lat 3. Więc jakby nadal pozostaje ten problem, przynajmniej w okresie między pierwszym a trzecim rokiem życia. Zresztą w praktyce nieraz też później, ponieważ w przedszkole dla trzylatków też nie są powszechnie wciąż dostępne. Jest kwestia urlopów wychowawczych tutaj i w odpłatności, tutaj też należałoby nad tym popracować. No i ogólnie taki wniosek jest taki, że te rozwiązania, które funkcjonują, one troszeczkę się wpisują, zwłaszcza jeśli je zestawimy z stosunkowo słabo rozwiniętą infrastrukturą opiekuńczą, w sensie żłobków, przedszkoli, to jednak to jest bardziej wspieranie takiego konserwatywnego modelu rodziny i też szans na rynku pracy. Takim modelu, którym raczej jednak kobieta, kiedy urodzi się dziecko, oddaje się opiece, otrzymuje to wsparcie. Dobrze, że ono jest wyższe, ale tutaj, jeśli chcielibyśmy mieli na uwadze nie tylko ochronę macierzyństwa i umożliwienie matkom i rodzicom przebywania z dziećmi, ale także mieli na uwadze ten równe szanse na rynku pracy i możliwość powrotu na ten rynek pracy, no to ważne jest, żeby ten drugi człon rozwijać, czyli właśnie opieka zewnętrzna, opieka instytucjonalna. Tu co prawda też trochę się wydarzyło w ostatnich latach. Mamy ustawę o opiece nad dzieckiem sprzed paru lat. Tam troszeczkę ułatwiono zakładanie żłobków, zliberalizowano te zasady, że łatwiej jest te żłobki zakładać. Wprowadzono inne formy alternatywne wsparcia, chociaż one tutaj nadzieję wymienione, one w praktyce się nie przyjęły. To znaczy większość jednak osób, które korzysta z jakichś form opieki zewnętrznej dla dzieckiem, to jednak najczęściej to są jednak żłobki. W niewielkim stopniu opiekun dzienny i te pozostałe. Także trochę piaskiem zakończyło się tworzenie tych zachęt dla zatrudnienia legalnie niani. Jeszcze jeden krok ważny, który zrobiono, to jest ten program MALUCH, czyli dofinansowanie do gmin z budżetu, z pana programu ministerialnego do zakładania żłobków. Tutaj ta kwota dofinansowania roczna w przeciągu ostatnich lat wzrosła. Też nie jest to może jakaś oszałamiająca wielkość i część gmin tych biedniejszych raportuje, że jednak to mimo dotacji, które mogą otrzymać, no nie są w stanie poradzić sobie z stworzeniem takiej infrastruktury żłobkowej. Także szereg problemów nadal zostało, o czym świadczą chociażby te liczby. Cały czas ciągniemy się w ogonie, jeśli chodzi o dostęp do tej opieki nad małym dzieckiem. I obawiam się, że ten, to już tak trochę przechodząc powoli do tego, co się dzieje teraz, mam wrażenie, że za czasów obecnej władzy nie do końca jest zrozumienie i wola do jakiegoś takiego intensywnego rozwijania akurat tych form opieki, zwłaszcza w pierwszym okresie życia dziecka. Co prawda minister Morawiecki w swoim planie odpowiedzialnego rozwoju wspomina o tym, że należy budować żłobki, ale no też pytanie, na ile ten plan jest kompatybilny z podejściem, z programem rządzącej opcji. Program jest z 2014 roku, w ogóle w dziale, to napisano przez obecną panią minister, w ogóle kwestia żłobków się nie pojawia. I myślę, że to nie tylko przez przeoczenie, ale też wydaje mi się, że taka opieka żłobkowa no nie do końca też współgra z tymi oczekiwaniami dużej części zaplecza obozu rządowego, społecznego zaplecza intelektualnego,
które raczej jednak jest bliższe takiemu modelowi, w tym przez ten pierwszy okres, przynajmniej te pierwsze lata, jednak dziecko pozostaje głównie z rodzicami, w praktyce najczęściej z matką dziecka. I tu jest, wydaje mi się, też pewna płaszczyzna sporu między tym, tą wizją obecnie realizowaną, promowaną przez obecny, raczej taki kadecko-konserwatywny rząd, a właśnie ruchami progresywnymi, które jednak moim zdaniem powinny się, i to też pokazuje praktyka i historia ruchów socjaldemokratycznych, które raczej jednak się nastawiają na dawanie wyboru, to znaczy, żeby były i instytucje zabezpieczenia takiego bytowego w postaci urlopów, w postaci świadczeń pieniężnych, co zresztą zostało już częściowo zrealizowane, ale równocześnie była alternatywa dla tych rodziców, którzy chcą szybko wrócić na rynek pracy, w postaci właśnie żłobków, przedszkoli i różnych instytucji wspierających. Wydaje się, że ta druga noga instytucjonalno-usługowa jest krótsza i słabo rozwinięta. Opieka przedszkolna, tak jak powiedzieliście, nastąpił bardzo, bardzo intensywny wzrost. Praktycznie właściwie w przypadku dzieci 5-letnich to już jest właściwie pełna powszechność. W przypadku 4-letnich, 3-letnich no to jest odpowiednio mniej. Jest już zresztą też nadal zachowują się, są różnice między miastem a wsią. Ważnym krokiem było to uczynienie opieki przedszkolnej prawem podmiotowym, przy czym to zostało rozpisane na kilka lat. Właściwie z każdym kolejnymi latami ma jakby kolejne roczniki, czyli nie mam dzieci także 3-letnie, mieć gwarantowane prawo do opieki przedszkolnej. Oczywiście różnie bywa z realizacją i samorządy nieraz zgłaszają, że ta wielkość dotacji jest niewystarczająca i są trudności z zapewnieniem wystarczającej podaży tych miejsc opieki, co zresztą też jest częściowo spowodowane latami zaniedbań właściwie w okresie transformacji. Ważną zmianą jest ta zasada godzina za złotówkę, czyli to, że 5 godzin jest bezpłatnych, a każda kolejna godzina jest niskopłatna. I to są takie jakby wszystko ruchy, które raczej, co ciekawe, zbliżają nas jednak do tego patrzenia takiego socjaldemokratycznego modelu właśnie, gdzie próbuje się pewne dostęp do pewnych świadczeń, zwłaszcza tych osobowych, jednak traktować jako pewne prawo społeczne, bez względu na to, czyjś rodzice są na rynku pracy, czy mają taki, czy nie inny dochód. I w tym sensie uważam, że to był duży skok w ostatnich latach, ale oczywiście pozostają pewne problemy, które mogą się nasilić w związku chociażby z cofnięciem reformy sześciolatków. Już zresztą mamy sygnały, że tych miejsc może w tym roku brakować. Z racji tego, że jednak ta reforma sześciolatków, tak naprawdę tym najważniejsze było nie to, że sześciolatki poszły do szkół, tylko to, że dzięki temu, że poszły do szkół, pojawiły się miejsca i szanse na to, żeby dzieci młodsze w większym zakresie trafiły do przedszkoli. W momencie, kiedy ta reforma została cofnięta, tu pojawiają się problemy. Więc oczywiście należy pytać, czy dotacja jest wystarczająca dla samorządów z budżetu, czy też wydaje mi się, że należy patrzeć z pewnym niepokojem i takim krytyczną refleksją na rozwój sektora prywatnego, jeśli chodzi o edukację i opiekę przedszkolną. To są nierzadko drogie placówki, bardzo szerokim programem i w momencie, kiedy mamy odpływanie dzieci z klasy wyższej, średniej do tych przedszkoli prywatnych o innym profilu, to pojawia się tutaj już na starcie takie istotne różnicowanie warunków, w jakich te dzieci odbywają, korzystają z tych możliwości rozwojowych. Więc z punktu widzenia integracji społecznej różnych grup, ale także równości szans, to ten rozwój sektora prywatnego już w edukacji przedszkolnej jest niepokojący. Oczywiście to zawsze staram się podkreślać, samo stworzenie placówek przedszkolnych i miejsc w nich, nawet jeśli to będą tylko placówki publiczne, nie wystarczą. Potrzebne są jeszcze działania w ich ramach o charakterze integracyjnym, wyrównawczym, no, tak jak szkoła, że nie wystarczy to, żeby dzieci z różnych warstw
chodziły do szkoły, tylko potrzebne są jeszcze dodatkowe działania wyrównawcze i o charakterze takim integracyjnym. Więc tych wyzwań nadal trochę jest. Trochę ważnych rzeczy się działo także w sferze pieczy zastępczej, a w zasadzie asystenci rodziny powinno być. Ta ustawa o pieczy zastępczej idzie w kierunku deinstytucjonalizacji, czyli raczej promocji takich rodzinnych form wsparcia, najdłuższego pracy z rodziną dziecka, tworzenia rodzinnych domów opieki bardziej niż tych tradycyjnych domów dziecka. Ważne było też w tej ustawie wprowadzenie instytucji asystentów rodzinnych. To jest taka nowa, znaczy stosunkowo nowa instytucja, której za zadaniem jest właśnie praca z rodziną w kryzysie, rodziną zwłaszcza, która jest zagrożona odebraniem dzieci. Tutaj pewnie wiele z was słyszało omawianych w prasie takich przypadkach odbierania dzieci w ubogich rodzinach. Co prawda trochę wydaje mi się, że problem napompowano w tym sensie, że jak wynika z kontroli na przykład Rzecznika Praw Dziecka, także innych, innych organów, takie sytuacje, w których tylko ubóstwo jest jedynym powodem, że odebrania dzieci praktycznie nie ma. Z reguły to jest zawsze ubóstwo plus szereg innych czynników, najczęściej alkoholizm lub przemoc. Więc trochę jakby ten problem medialny, że zabierania po prostu biednym rodzicom jest troszeczkę jakby zniekształcony względem tego, jak to rzeczywiście wygląda. Zresztą nowy rząd, konkretnie Ministerstwo Sprawiedliwości, jednym z pierwszych kroków jeszcze przed świętami Bożego Narodzenia skierowało taki projekt, już zresztą został podpisany przez prezydenta, żeby jeszcze bardziej ograniczyć te możliwości odbierania dzieci. Aha, i wracając do kwestii asystentów. Raporty Najwyższej Izby Kontroli pokazują, że tam, gdzie ta instytucja zadziałała, to rzeczywiście udawało się z reguły przezwyciężyć te trudności, uchronić przed koniecznością odebrania dziecka i skierowania do kryzysu zastępczej i też często w wielu przypadkach także w rozwiązywaniu różnych problemów takich wychowawczych, wychowawczo-opiekuńczych powiedzmy w tych rodzinach. Natomiast nadal są pewne problemy, które należy artykułować i o które rozwiązanie się upominać. To, co wykazała ta kontrola Najwyższej NIK-u, pokazało, że jednak wielu gmin nie ma wciąż asystentów, chociaż ta liczba asystentów rośnie. Często zbyt duża liczba rodzin przypada na jednego asystenta, więc to zmniejsza też skuteczność pracy. I to jest też ważne, myślę, z punktu widzenia takiego pracowniczego, że często warunki ich zatrudnienia i wynagrodzenia są niestabilne. Często to nie jest na przykład umowa na pracę, tylko to są jakieś takie nietrwałe umowy cywilnoprawne, co z jednej strony utrudnia pracę tym ludziom, a jest to praca dość niewdzięczna i ciężka, ale też wpływa na dobrostan rodzin, z którymi oni pracują, ponieważ jest dość duża rotacja, a jednak w takiej pracy ważna jest ciągłość. Także to jest kolejny przykład na to, że często, ja od dawna mam takie przeświadczenie, że jednym z przyczyn słabości i takiej ograniczonej skuteczności różnych tych służb społecznych, pomocy społecznej i pokrewnych systemów wsparcia jest to, że właśnie osoby, które mają wykonywać te funkcje, często nie są wystarczająco opłacani, wspierani, nie mają po prostu warunki pracy tych ludzi, nie są wystarczająco korzystne. Tutaj to jest taki jakby, może nie będę o tym jakby bardzo szeroko mówił, żeby coś do przodu, ale to jest jakby jedna z grup, która wydaje mi się, że wymaga bardzo, to też może dla młodzieżówek, czy jest to rzecz, którą warto podjąć. Chodzi o wsparcie młodych ludzi, którzy opuszczają pieczę zastępczą i nasze domy dziecka, czy rodziny zastępcze i właściwie to większość z nich, jak pokazał też znowu raport Najwyższej Izby Kontroli, gdzieś ma
poważne problemy z takim odnalezieniem się w życiu dorosłym. Część trafia do, jako klienci do pomocy społecznej, część wraca z środowiska, z których zostali wcześniej odebrani. No bardzo, bardzo ta sytuacja jest ciężka. Wiele jest jakby źródeł tego, częściowo to się to wynika z systemu pieczy zastępczej, który być może, tak przynajmniej pokazały te opisane w tym raporcie przypadki, nie zawsze tych ludzi wystarczająco jakby wychowuje do takiego, do czynności, które później są potrzebne w dorosłym życiu, ale też oczywiście problemy są na sytuacji mieszkaniowej, na rynku pracy, więc tutaj być może też dla środowisk związkowych akurat ten ostatni aspekt, czyli jakaś pomoc właśnie w odnalezieniu się na rynku pracy, wejściu na ten rynek, być może warto, żebyście też tym się zajęli, jeśli jeszcze to nie zostało zrobione. No i system wsparcia też jest niewielki, też jest słaby. To jest głównie wsparcie albo w przypadku kontynuowania nauki 500 zł miesięcznie, co w przypadku osób, które nie mają pracy, właściwie oznacza, że za te 500 zł muszą wszystko właściwie opłacić, i utrzymanie, i żywność, i mieszkanie, więc to jest straszne. No i też jeśli ktoś nie kontynuuje nauki, to jest taka jednorazowe wsparcie. Więc ogólnie jest to sfera dosyć, ja bym powiedział, skandaliczna. Znaczy jest ten stan rzeczy, jest uważam skandaliczny i zachęcam właśnie czytania tego raportu, niech zresztą także wielu innych, bo właśnie te raporty bardzo, bardzo dobrze pokazują, co tutaj w tej sferze społecznej nie działa. Troszkę ważnych rzeczy się działo, jeśli chodzi o dzieci w wieku szkolnym tutaj. I to są takie instrumenty, co też warto podkreślić, o charakterze takim uniwersalnym, to znaczy nie tylko dedykowane poszczególnym grupom, ale dotyczące uczniów ogółem. Darmowe podręczniki, żywienie w szkołach zdrowe, parę innych takich działań, które wydaje mi się, że zwiększają tą społeczną odpowiedzialność edukacji, ale równolegle działy się też zjawiska negatywne, z którymi chyba władza ówczesna sobie nie poradziła. Tutaj rok temu te osoby, które były, pewnie pamiętają, wystąpienie Agnieszki Dziemianowicz o likwidacji szkół. Wiemy, że na prowincji, zwłaszcza, ale nie tylko, no ogólnie w skali kraju bardzo dużo, dużo placówek zniknęło z wieloma negatywnymi następstwami tego społecznymi, też dla samych uczniów, dla ich rodzin, dla społeczności całej. Prywatyzacja stołówek, ja tu oczywiście wymieniłem tylko przykłady, działania świetlic szkolnych, bardzo polecam raport oświatowej sekcji Solidarności na ten temat właśnie. Oni pokazali, jak bardzo wiele problemów właśnie jest, jeśli chodzi o działanie tych świetlic szkolnych, to należałoby na pewno wzmocnić. No pojawiają się różne problemy segregacji między szkołami, wewnątrz szkół, między klasami, problemy psychospołeczne młodzieży, kwestia przemocy. Co ciekawe, ona jest większa w szkołach podstawowych niż w gimnazjach, wbrew temu, co się zwykle sądziło. Nadal kwestia integracji uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych, czyli głównie niepełnosprawnych, ale też dzieci nieprzystosowanych społecznie na przykład. Przeciwdziałanie dyskryminacji, no to tutaj raport Towarzystwa Edukacji Antydyskryminacyjnej. Polecam wam tam wiele w różnych obszarach praktyk dyskryminacyjnych widać. I kwestia przygotowania do życia zawodowego i wejścia na rynek pracy. Więc nadal tych wyzwań, które jest sporo, mimo tych szeregu tych kroków, które ja przynajmniej oceniam jako prospołeczne i słuszne. O polityce podatkowej też ktoś z was wspomniał. Rozszerzono naprawdę system ulg. Też przez długi czas można powiedzieć, że do drugiej połowy tych kadencji ministra Kamysza to właściwie ten system ulg na dziecko to właśnie był główny instrument, najprężniej rozwijany instrument polityki rodzinnej, co też uważam, że nie było, znaczy jakby nacisk akurat na to nie uważam, że był najbardziej fortunny, częściej, bo w świetle tego, co rodziny na przykład podawały w badaniach CBS, jednak ulga rodzinna to nie jest ten instrument, który oni postrzegają za najważniejszy. Tym bardziej, no zresztą kwestia ulg zawsze jest jakby troszeczkę, trzeba je naprawdę bardzo dobrze skonstruować, żeby one nie miały takiego charakteru, jak miały tam
jeszcze parę lat temu, czyli że więcej korzystały z niego rodziny bogatsze niż uboższe. Część rodzin w ogóle z niego nie korzystały. No troszeczkę w ostatnich latach to zmodyfikowano, także rodziny o niższych dochodach mogą z tego skorzystać w większym stopniu. No i wprowadzono równolegle też pewne zmiany w zasiłkach sporo, bo dla tych rodzin ubogich często bardziej jeszcze ważne są nie tyle starsze podatkowe, co właśnie w formie różnych zasiłków. I choć uważam, że akurat ta sfera zasiłków rodzinnych to jest jedną z większych porażek ówczesnego rządu i częściowo właśnie program 500+ jakby zrekompensował, czy jakby odpowiedział na słabości poprzedników, to jednak pewne takie drobne kroczki też zrobiono. To znaczy, myślę tutaj o programie złotówka za złotówkę, o mechanizmie złotówka za złotówkę, który wszedł teraz właściwie od stycznia, ale był jeszcze przez poprzedni rząd wprowadzony. On oznacza tyle, że osoby, które przekroczą kryterium do świadczeń rodzinnych, nie tracą, jeśli na przykład o parę złotych je przekraczą, nie tracą prawa do świadczenia, tylko po prostu to świadczenie jest o tyle złotych pomniejszane. Ja uważam, że to jest dobry krok, ale powinien on jakby zwalniać rządów z obowiązku podnoszenia też kryterium dochodowego i wysokości świadczeń pieniężnych, że samo uelastycznienie kryterium nie wystarczy, bo jeśli ten próg i tak był bardzo niski i sama wysokość zasiłku to jest około tam 100 zł, no to nawet jeśli ktoś, załóżmy, o kilkadziesiąt złotych przekroczy próg dochodowy i pomniejszy mu się ten 100-złotowy zasiłek o te kilkadziesiąt złotych, no to wychodzi, że otrzymuje kilkanaście czasami złotych w sytuacji, kiedy mówimy o rodzinach no dosyć biednych. Także uważam, że samo to nie wystarczy, tym bardziej, że decydowano się tę zasadę prowadzić tylko do zasiłku rodzinnego, a już nie na przykład do zasiłków, które pomoc społeczna wypłaca, bo to są jakby dwa osobne systemy świadczeń. Świadczenia rodzinne i świadczenia z pomocy społecznej, chociaż w praktyce na poziomie takim lokalnym często OPS-y wypłacają to i to, więc to jest często mylone. No ja też w poprzedniej kadencji walczyłem o to, żeby do tych świadczeń opiekuńczych, o których zaraz powiem, czyli takich świadczeń dla opiekunów osób niesamodzielnych, żeby tu też wprowadzić tą zasadę złotówka za złotówkę, bo one też są obudowane kryteriami dochodowymi, ale niestety była to walka bezskuteczna. Wprowadzono, akurat to można się zastanawiać, czy to jest dobry krok, czy zły, wprowadzono do becikowego, który prowadził wcześniej rząd Prawa i Sprawiedliwości, głównie za sprawą presji wówczas Ligi Polskich Rodzin, czyli te 1000 zł z tytułu urodzenia dziecka. No i rząd Platformy Obywatelskiej wprowadził kryterium dochodowe do tego. Przy czym tutaj warto zwrócić uwagę, że to kryterium to nie jest takie jak jest pomocy społecznej czy świadczenia rodzinnych, czyli takie kryterium powiedzmy ubóstwa, tylko jest to kryterium no, istotnie wyższe. I tu można się na przykład zastanawiać w kontekście, co w dalszej części, mam nadzieję, się nam uda, dyskusji nad tym programem 500+, czy jeśli w ogóle myśleć o wprowadzeniu w przyszłości jakichś kryteriów, bo też ciekawy jestem, jaki macie tutaj pogląd na ten temat, to czy nie warto właśnie myśleć o kryteriach nie tak niskich jak kryteria z pomocy społecznej, tylko na przykład czymś takim analogicznym do kryterium, jakie jest przy świadczeniu becikowym. Ale ogólnie, tak jak mówiłem, te świadczenia nadal, które zresztą nadal funkcjonują, tylko jakby równolegle do programu 500+, one pozostały niewielkiej wysokości, obudowane niskimi kryteriami dochodowymi, tam kilkaset złotych na osobę w rodzinie to jest kryterium, a zasiłek to jest tam około 100 zł. I wsparcie do rodzin z osobami niesamodzielnymi. I tutaj też obraz jest, znaczy obraz tego, co się dotychczas działo i co jakby poprzednicy zostawili obecnym rządom, jest niejednoznaczny. Z jednej strony w 2010 roku zniesiono kryterium dochodowe, to była dość istotna zmiana dla rodziców takich ciężko głęboko niepełnosprawnych dzieci, którzy rezygnowali z pracy, by się nimi zająć. Jeszcze wcześniej, jak wchodziła ta ustawa za czasów rządu SLD, to
to ten typ świadczeń był adresowany tylko dla tych rodzin, które rezygnowały całkowicie z pracy, by się zająć takim dzieckiem, ale miały jeszcze dodatkowo niski dochód bardzo. I tutaj jak zniesiono to kryterium, no to była to istotna zmiana. Ale równocześnie w 2013 roku dokonano takiego podziału, że z jednej strony zostały te rodziny z dziećmi niepełnosprawnymi. Zresztą być może część z Was kojarzy cały ten problem z takich głośnych protestów dwa lata temu w Sejmie. To protestowały matki dzieci, ale pod Sejmem też protestowaliśmy z tą drugą pokrewną grupą, czyli opiekunów osób, które też są, wymagają stałej opieki, ale są już dorosłe. Ta grupa jest jakby defaworyzowana. Oni otrzymują wsparcie 2,5-krotnie mniejsze. Jeszcze mają to kryterium dochodowe, którego większość nie spełnia, więc zostaje w ogóle bez pomocy. Ale co jest też istotne, zwiększone, jeśli chodzi o tych rodziców dzieci, zwiększono to wsparcie do 1300 zł. Częściowo właśnie realizując ten główny postulat środowiska, czyli, bo wtedy no to 1300 zł netto, plus jeszcze składki, więc to częściowo pokrywało się z tym realizacją postulatu uzawodowienia, czyli jednak zbliżenia tej wysokości świadczenia minimalnej, co symbolicznie miało troszeczkę oznaczać, że ta rola, którą pełnią, no jest jakby ekwiwalentem takiej pracy zawodowej. Oni też oczekiwali nie tylko pieniędzy, ale też pewnego uznania. Nadal jednak jest problem z rodzinami, które nie otrzymują świadczenia pielęgnacyjnego, na przykład rodzice pracujących dzieci niepełnosprawnych lub rodzice, którzy są na rencie i im też nie przysługuje to świadczenie. Więc tu jest też znowu kwestia taka troszeczkę zakrawająca o problemy tego rynku pracy i zatrudnienia. No jak wspierać na poziomie państwa, ale też prawdopodobnie na poziomie związków zawodowych, zakładów pracy tych pracowników, którzy mają pod opieką jeszcze w domu jakąś osobę chorą, znaczy długotrwale chorą, niesamodzielną. Wydaje mi się, że regulacje w tym zakresie są dalece niewystarczające. No i tu jest jeszcze taki szereg, ponieważ to jest taka już kwestia szczegółowa, może ich nie będę bardzo szczegółowo omawiał, żeby wszystko zdążyć. Kwestia opieki nad seniorami i znacznie niepełnosprawnymi dorosłymi. Tak jak mówiłem, te świadczenia są dwukrotnie mniejsze niż w przypadku opieki nad dzieckiem niepełnosprawnym, bo to nie jest 1300, a 520. Niskie kryterium dochodowe, wiele osób nie spełnia go, a wraz z wykroczeniem poza próg dochodowy, jakby, ponieważ nikt nie odprowadza za nich, nikt nie wypłaca im świadczeń, to też nie odprowadza się za nich składek emerytalno-rentowych i zdrowotnych, więc długa grupa ludzi, których nie dość, że doświadczył los, w tym sensie, że ich bliscy wymagają stałej opieki, to jeszcze tracą to konstytucyjne prawo do bezpłatnej opieki zdrowotnej. Tutaj brak zabezpieczenia po śmierci podopiecznego. Gdy podopieczny umiera w obecnym stanie prawnym, taka osoba, jeśli nie ma prawa do emerytury, renty albo nie znajdzie szybko pracy, właściwie zostaje bez środków do życia. I szereg problemów związanych z takim wsparciem właśnie usługowym, instytucjonalnym, czyli niedobór wsparcia dziennego, ośrodków dziennych, usług domowych, rehabilitacji, geriatrii. Tego wszystkiego warto o tym pamiętać, bo to też w kontekście tego, co teraz dzieje się w polityce społecznej, która mam wrażenie, że jednak trochę pomija ten wymiar, że bardziej się koncentruje na wsparciu takim pieniężnym, zresztą prześledzimy to później, patrząc jakie, co zostało zaproponowane i zrobione, natomiast nie bardzo widać jakieś pomysły i konkretne propozycje na rozbudowę tych działań o charakterze usługowym, a to też jest bardzo, bardzo ważne. Trochę rzeczy się zdziało w polityce senioralnej, przy czym w dużej mierze to były takie działania, które polegały na tym, że zaczęto wprowadzać jakieś nowe instytucje, nie wiem, Departament Senioralny w Ministerstwie, tam zespół parlamentarny, czy tam komisja do spraw seniorów w Sejmie, reformowano ustawę o samorządzie terytorialnym, także są podstawy, żeby rady seniora zakładać, przyjęto założenia do strategii, więc to są wszystko kroki zasadniczo słuszne i takie jakby, no jako dobry punkt wyjścia, natomiast pytanie, co z tego wszystkiego na tym etapie już odczuwają jakby seniorzy, czy w swoich kieszeniach, czy w swoim życiu. I tutaj no, na pewno jeszcze daleka droga przed nami, chociaż pewne już takie działania bezpośrednie, które już zaczęły funkcjonować,
wprowadzono, no, chociażby program ASOS do finansowania różnych inicjatyw pozarządowych, samorządowych, z środków ministerialnych, tam w różnych modułach, to mogą być i Uniwersytety Trzeciego Wieku i inne inicjatywy. Solidarność pokoleń to jest związane z kolei z aktywizacją osób 50+ na rynku pracy. Program Senior Vigor właściwie w ostatniej fazie poprzednich rządów i teraz chyba będzie kontynuowany, czyli program takich domów dziennych, które dla seniorów, trochę łączących funkcje klubu seniora i ośrodka rehabilitacyjnego. Też w trybie konkursowym jest, samorządy mogą być dofinansowane, jeśli mają odpowiedni wkład własny i spełnią określone warunki. I to jest cały czas taka polityka, trochę działa tak jak Unia Europejska, to znaczy daje jakieś tam środki, no i znaczy niektóre programy może tak z Unii Europejskiej i różne podmioty mogą się starać o dofinansowanie, jeśli spełnią różne kryteria, często też wkład własny, który jest trudny do spełnienia przez słabsze podmioty, przez słabsze samorządy. Czyli to nie jest jakby polityka, ona jest dobra na takie może rozruszanie, wprowadzenie pewnych innowacyjnych rozwiązań, ale to nie jest polityka taka o powszechnym jakby zakresie zobowiązywania, że w każdej gminie powstanie na przykład taki dom dzienny. Tą metodą na tym etapie chyba się tego nie da zrobić przy istniejących zasobach. Ale jeszcze innych rzeczy wprowadzono, były też prace nad ustawą, ja to może tak wyduszczyłem, ponieważ była to taka chyba pierwsza i najbardziej dojrzałe podejście do tego problemu opieki, rosnącego problemu opieki długoterminowej nad osobami niesamodzielnymi. Projekt zakładał prowadzenie tak zwanego czeku opiekuńczego, każda osoba niesamodzielna miała dostać taki czek w zależności od stopnia niesamodzielności od 1000 do 600 zł, no i to coś takiego jak taki bon, który mogła wydać na różne usługi opiekuńcze, potem one były świadczeniodawcom jakby opłacane, ale przez gminy, które otrzymywały od państwa na to pieniądze. Więc był to taki ciekawy mechanizm, który na pewno mógł myślę, pomóc części osób samotnych, starszych i ograniczonej sprawności i też tych, którzy podopieczni nie są w stanie, tak jak ci wykluczeni opiekunowie, o których na poprzednim slajdzie mówiłem, którzy nie są w stanie, nie decydują się na rezygnację z pracy, ale równolegle pracują. I tutaj taki bon może częściowo pomóc pokryć na przykład koszty usług na czas, kiedy są w pracy, ale no, jak mówię, to nie zostało zrealizowane i na razie nie widać, żeby nowy rząd jakoś planował powrócić do tej koncepcji, chociaż za czasów pierwszego rządu PiS jeszcze ministerskie jakby zarządzanym przez ministra profesora Religę takie troszeczkę pewne pomysły, które w tym projekcie są, były obecne. Głównie jeśli chodzi o wprowadzenie takiego ubezpieczenia wzorem niemieckim pielęgnacyjnego, ale na razie ta sprawa jest jeszcze nie domknięta. Nie będę może o rynku pracy mówił jakoś bardzo szczegółowo, bo wiem, że jutro macie na ten temat zajęcia z Kasią i Sebastianem, ale mam wrażenie, że rynek pracy to był taki obszar, gdzie te osiągnięcia są mniej imponujące, czy jeszcze bardziej, jeszcze więcej tak naprawdę takich problemów zostało i zrobionych niż na przykład w polityce rodzinnej. Zresztą też nie chodzi tylko nawet o poszczególne działania, które rząd podejmował, ale raczej o pewne przyzwolenie na tendencje, które się pojawiały w stosunkach rynkowych i też nieumiejętność wyegzekwowania pewnych praw, pewnych standardów. Także ważnym nowym okrokiem była ustawa polityka na rzecz osób niepełnosprawnych, przepraszam, na rzecz osób bezrobotnych. To była taka ustawa, na pewno jeszcze czeka nas taka poważniejsza ewaluacja po dwóch latach od jej obowiązywania. Zresztą rząd się do tego obecnie przymierza. Raczej to były, no tam wprowadzono szereg działań, jedne bardziej powiedzmy sympatyczne, inne mniej. Na przykład mniej sympatyczne wydawało się zwiększenie sankcji, jeśli chodzi o nieskorzystanie z proponowanej oferty pracy bezrobotnemu, bo ten okres wykreślenia z rejestru bezrobotnych i pozbawienia ubezpieczenia zdrowotnego w tej ustawie był większy. Także pojawiła się ta kwestia profilowania bezrobotnych, głównie na takie trzy grupy, które w zależności od poziomu oddalenia od rynku pracy
I tutaj też z jednej strony miało to służyć większej indywidualizacji pracy z bezrobotnymi według ich statusu, ale pojawiło się to ryzyko tak zwanego creamingu, czyli to, że pewne, zwłaszcza w połączeniu z tym, że jeszcze bardziej otworzono pole do prywatnych podmiotów, które miały zajmować się integracją, że część podmiotów po prostu może wybierać sobie, że powiem, spijać śmietankę, zajmować się bardziej tymi bezrobotnymi, którzy wymagają mniej intensywnych działań, mniej takich skomplikowanych. Przez to osoby, które były w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy, na przykład osoby 50 plus długotrwale bezrobotne, no mogą gdzieś stąd się jeszcze bardziej zmarginalizowane. Chociaż też no, ustawa przewidywała mniejsze zintegrowanie służb zatrudnienia z pomocą społeczną, ale tak jak mówię, na tym etapie jeszcze chyba za wcześnie, by taką pełną ewaluację dokonać, chociaż już pewne sygnały się pojawiają, na przykład w raportach, znowu odwołam się do raportu NIK właściwie, tutaj to, że tak często jeszcze to wywołuję, też nie przypadkowo uważam, że to jest bardzo, bardzo cenne źródło wiedzy o różnych obszarach polityki publicznej, w tym społecznej, także zachęcam Was do korzystania z tej bazy wiedzy. I teraz proponuję, ponieważ tutaj było też dużo faktów, może taką zrobić chwilkę, pięciominutową przerwę, ale może jeszcze zanim przejdziemy do programu 500+, zastanowimy się, na ile to, co proponuje rząd, odpowiada na szereg tych różnych wyzwań, które mogły być do programu 500+ i teraz teraźniejszości. Ja chciałem Was zapytać, ja też sobie zresztą tutaj tak na potrzeby naszego spotkania zestawiłem plusy, minusy, ale chciałem najpierw Was zapytać, jak Wy w ogóle widzicie ten program, jakie korzyści, jakie zagrożenia bądź słabe strony. Także jak ktoś chciałby, może prowokacyjnie, że najpierw od słabych stron zacznijmy. Słabe strony chyba są takie, że ten program zakłada, że nie, właściwie nie wszyscy go dostają, tylko jakaś wybrana grupa, tak? Czyli osoby, które mają więcej niż jedno dziecko, bądź tam ten dochód jest bardzo niski. No też jakby kwestia tego, że jakby świadczenie, które promuje się jako uniwersalne, to będzie rzecz uniwersalne, nie jest. To ja mam inną słabość, czyli że właśnie za dużo osób go dostaje, ponieważ dostają do osoby, którym jest to niepotrzebne, tak? Miała być jakaś taka granica dochodu i wtedy mogły dostać także te biedniejsze rodziny dla jedno dziecka. No bo on to tłumaczył, że jest program prodemograficzny, nie prosocjalny, tak? To, że to jest drogie, oni to podnoszą, tak, autorzy programu jako plus właśnie i zaletę. Faktycznie jest dyskusyjne, moim zdaniem, osoby, którym, a później jeszcze te nawoływania niektórych spośród osób, że jak ktoś nie potrzebuje, to niech nie bierze. To jest takie bezsensowne, to bardziej to jest też tak z ekonomicznego punktu widzenia, jeżeli dostaną to osoby, które mają mały dochód w rodzinie, oni to przeznaczą na konsumpcję, czyli to wróci do państwa, nawet alkohol, okej, każdy ma prawo pić. Wróci to do państwa, w podatkach zapędzi do PKB i tak dalej, a osoby, które tych pieniędzy właściwie nie odczują, przeznaczą je na inwestycje, będą je odkładać, wyjadą sobie za granicę na jakieś po prostu gwiazdkę wyżej, tak, jakiegoś hotelu i tyle. Te pieniądze nie wrócą właściwie do państwa. Znaczy jest pytanie przede wszystkim, czy nas stać w tej chwili na coś takiego jak świadczenie takie uniwersalne dla wszystkich. Mi się wydaje, że te pieniądze, gdybyśmy wprowadzili takie kryterium dochodowe, ono może być bardzo wysokie, wyższe nawet niż tam pokazywali, bo tam chyba było 1900 metrów. Niech to będzie nawet 3000, tak, powiedzmy na członka rodziny, ale te pieniądze, które by nie otrzymały w danym momencie osoby naprawdę bardzo bogate, można by było przeznaczyć na przykład na opiekunów osób niepełnosprawnych. Albo na rozwój infrastruktury opiekuńczej, pojętej. Przy takiej granicy jak ustawiacie, to są bardzo małe pieniądze, jak mówię, 3000 na osobę w rodzinie, no to ile jest takich rodzin w Polsce? Kilkadziesiąt tysięcy. Nie, to jest mało osób.
Byśmy musieli mieć statystyki, to jest na pewno. Ale zobacz, dwoje dzieci, no to jest 12 tysięcy dowodów na rodzinę. No ale już jakiś pluk to jest. No tak, już no, pewnie to jest kwestia dyskusyjna, jaki ten pluk. Tak, ale powiem, że to jest też nie są pieniądze, z których można, nie wiem, wybudować sensowną ilość złota. Jestem ciekawy właśnie tak statystycznie, jakby podeszli, ile tych osób jest, jak chodzi, no trzeba było sprawdzić, bo moim zdaniem może być ich sporo. To jest 12 tysięcy brutto, są dwie pensje, powiedzmy, takich jakichś specjalistów w firmach, tak? No ale rozumiem, tak kolega rzucił w ciemne te 3 tysiące, no, no, tak nie można mówić, nie wiem. Albo jedna pensja menadżera, więc myślę, że nawet to by było, tak? Spoko. To jest sporo takich rodzin będzie. Dobrze, to zaraz jeszcze do jakichś alternatywnych, czy takich... Jeszcze jest jakie jest twoje stanowisko w tej sprawie, jak byś się do tego do kryterium dochodowego prowadzić i jaki poziom bym miał ewentualnie? Dobrze, to pewnie się odniosę, tylko może jeszcze najpierw bym was zapytał o te plusy, bo na razie o minusa powiedzieliśmy i jakie widzicie korzyści tego programu. No może są takie rodziny, które się nie decydują w ogóle na dziecko ze względu na to, że ich nie stać i nie wiem, takie 500 zł im pomoże, tak? No, mieć, nie wiem, 2,5 jest to dla nich już jakaś różnica, więc jakiś tam wzrost dzietności może się pojawić. Albo ktoś na przykład ma jedno dziecko, bo nie może sobie pozwolić na drugie, no ale jednak pozwoli sobie na drugie. Często właśnie, że zawsze jest to więcej. Mi się wydaje, że bardziej jest pomoc od osób, które mają dzieci, które mają problem z dobrym wychowaniem tych dzieci, dlatego że w tym momencie dostają jakąś sensowną pomoc i w momencie, kiedy program 500+ został wprowadzony, to na przykład biedronki zostały, że zaczęły dużo więcej zarabiać. Dlatego i to świadczy o tym właśnie, że te pieniądze po prostu są wydawane na podstawowe potrzeby, takie jak po prostu na przykład jedzenie, nie? Bo wszyscy musimy jeść. Podwyższamy konsumpcję, podwyższamy standard życia na taki bardziej ludzki, tak? Że ludzie nie zaczynają oszczędzać, patrzą, że nie kupię sobie, nie wiem, z salami tylko szynkę, tak? I tylko w tym momencie idzie sobie, kupuje to i to, bo ma ochotę. I dajemy do tego możliwości. A to ciekawe, że to nie było później zgodne założenie tego programu, bo główne założenie miało być wzrost dzietności. To wiesz, to właśnie na moje takie... No tak, a może się okazać, że rzeczywiście jest tak jak mówisz, że tylko jest wzrost konsumpcji i ty po prostu lepiej żyć, czyli jest przyjadanie. Raczej mało to na to patrzy, że zrobi dziecko, żeby mieć... Nie, tak jak powiedziałem, że może są takie rodziny, ale... No tak, może być tak. No to właśnie. Czy mamy tutaj salę programu? To jest coś, co pomoże, ale raczej nie rozmawiamy. Tak, to są ludzie, które mają jest różnica, tak. Ale nie aż taka, żeby się ktoś raczej zdecydował, znaczy lekkomyślną byłaby decyzja o dziecku na podstawie tego, że mam 500 zł więcej. No ja myślę, że jeżeli decydujemy się na drugie dziecko, czy tam na trzecie, no to raczej decydujemy się z tego, że chcemy mieć to dziecko, a nie, że mamy 500 czy tam 1000 zł więcej, tak? A tak, ale są na pewno ludzie, które chcą, ale nie mogą, bo to znaczy, że ich nie stać. Znaczy mnie bardziej motywowało posiadanie dziecka, żebym zrobił dziecko, żebym uczestniczył w tym. Jak miał swoje mieszkanie, tak? Gdybym miał jakąś tam dodatkową pewność, że będę mógł je utrzymać, wychować, że będzie żłobek, że będzie szkołę i tak dalej, a nie że 500 zł. No 500 zł. No, musimy myśleć, że to 500 zł okay, jest teraz, ale może za. Ale z drugiej strony będzie, tak? To, co już wiemy, to jest to, że najprawdopodobniej ten program radykalnie ograniczył. To znaczy on ewidentnie trafia do tych najbardziej potrzebujących, w przeciwieństwie do ulg podatkowych. A wiemy już to i to gdzieś tam w mediach się przewijało, że nastąpią pewne zmiany na rynku pracy. To znaczy nagle w wakacje zaczęło brakować ludzi do pracy za 4 zł za godzinę. A i jak daleko ta zmiana pójdzie? Ciężko oczywiście w tym momencie powiedzieć. Natomiast też zaletą tego programu jest no właśnie tego, ta jego prawie uniwersalność, bo to oznacza, że w gruncie rzeczy bardzo ciężko, powiedzmy, ewentualnym przyszłym liberalnym rządom będzie się z niego wycofać. Ponieważ jakby nie da się zrobić beneficjentami tego programu jednej grupy. Znaczy, beneficjentami są wszyscy i w związku z tym jakby będzie większa możliwość mobilizacji właśnie do obrony tego programu. Tu jeszcze powiem odnośnie minusu, co poruszyłeś, że za 4 zł za godzinę brakuje pracowników, ale brakuje też pracowników, co widzę w swojej firmie, którzy dostają tam od 15 do 20 zł na godzinę pracowników magazynowych.
naprawdę po wprowadzeniu 500 plus spadła liczba osób chętnych do pracy. To tak jest tak. Jest naprawdę wielki problem. Ten program. O pracę, ponieważ ludzie nie chcą pracować naprawdę. Mają pieniądze i na pieniądze. No, że przetarg na usługi sprzątania dobiegał końca. Wygrała firma, to nie było wymogu dotyczącego umów o pracę. Nie przydatne imprezy. Wygrała firma jakaś. Ona pochodziła, raczej siedzibę ma w innym mieście niż Opole. I myślała, że przejmie tak płynnie pracowników poprzedniej firmy na tych samych albo nawet niższych stawkach. No ale okazało się, że te pracownice miały już do wyboru albo pracować na tych samych stawkach, albo właśnie miały już program 500+, więc one postawiły warunek, żeby te stawki były wyższe, to one wówczas pozostaną. No tutaj był ten pracodawca w sytuacji podbramkowej. Bo te usługi po prostu miały być świadczone już z dnia na dzień. Tak? Więc on się nie spodziewał takiej sytuacji. Wysokie kary grożą za niewywiązywanie się z umów, więc on musiał przystać na te żądania pracownic, więc to rozwiązanie wzmocniło pozycję przetargową. Czy musiał przystać na pewien czas? No ja się właśnie odnoszę do tego, co powiedziałeś, pewnie w niektórych przypadkach to się sprawdza, ale ja się spotkałem na przykład z sytuacją w ZUS-ie, gdzie została wymieniona w takiej sytuacji praktycznie cała kadra państw sprzątających na osoby dużo starsze. Tam są osoby, które ledwo są w stanie się poruszać, bo są gdzieś w wieku bliskim emerytury i naprawdę no, nie są w stanie nawet chyba skutecznie sprzątać, bo mają problem, żeby po tych schodach wejść. Była zdecydowanie mądrza zarobka. To są różne sytuacje. W tym przypadku akurat on tu przystał i tak mówię. No, może są na 3 miesiące właśnie. No ale na czas, który jest potrzebny do znalezienia tak, tak, ja tak uważam. Dobrze, to... Znaczy, tak, też może zobaczyć wzrost zatrudnienia Ukraińców w Polsce aktualnie. Są trochę droższe, bo trzeba im nosek opłacić, ale... Ale właśnie spotkałam się z Ukraińcami z taką sytuacją, że zatrudniono ich właśnie w jednej fabryce. Po miesiącu czasu oni wszyscy uciekli, ponieważ to było dla nich ciężka. Dopiero wtedy Polaków zaczęli szanować. Dostać tak było na przykład. To zależy, to są różne przypadki. Dobrze, to jest właściwie wiele już powiedzieliście, ale ja tak sobie jeszcze, żeby to jakoś uporządkować, przygotowałem takie dwa slajdy, jeden zalety, drugi potencjalne zalety, korzyści, drugi następny slajd będzie bardziej związany z jakimiś tam wątpliwościami, obiekcjami wobec tego programu, jakie są formułowane. Jeśli chodzi o zalety, to co już wiemy, to tak jak tutaj ktoś powiedział, to jest właśnie to ograniczenie ubóstwa, zwłaszcza skrajnego wśród rodzin z dziećmi. Dwa, to jest ta funkcja taka kompensacyjna, to ona też jest, bo ograniczanie ubóstwa to jest jakby jeden cel, ale drugi, zwłaszcza właściwie no, w dużej mierze w krajach socjaldemokratycznych, ale u nas akurat środowiska często takie kadeckie i prawicowe to podnoszą ten postulat, by jakby rodzinom z racji tego, że mają większą liczbę dzieci i pojawiają się jakby dodatkowe potrzeby związane z utrzymaniem, z wychowaniem i tak dalej, to żeby jakoś to państwo kompensowało
No to niekoniecznie musi być nawet związane z ubóstwem, z ubóstwem czy z problemami ubogich rodzin, ale także tych niezamożnych, czy nawet tych rodzin, które sobie nie najgorzej radzą, ale też mają ten większe obciążenia właśnie związane z większą liczbą dzieci. I ten cel też, wydaje mi się, jest realizowany. No i ten cel niegodnościowy. Jest fajny artykuł Kamila Lipińskiego na stronie czasopisma Kontakt. On tam na przykładzie poszczególnych jakby takich case'ów przypadków rodzin właśnie pokazuje, jak to nieraz może pozytywnie wpłynąć. I to jest też aspekt takiej stabilności, że zresztą to jest często poruszane w badaniach właśnie ludzi, dlaczego, co decyduje na, znaczy co wpływa na decyzje takie prokreacyjne, jakie są bariery. Często się mówi, że brak stabilności, niepewność, nie tyle zawsze sama bieda, co takie poczucie, no też chociażby wiąże z tym problemem prekariatu i umów śmieciowych, nawet jak ktoś ma pieniądze, ma środki przez pewien czas, to jest często to zatrudnienie tak niepewne, że nie wie, czy będzie miał za jakiś czas. I to często jest powodem, oczywiście wespół z tymi wszystkimi programami, o których już trochę mówiliście, czy kwestia mieszkań, kwestia też sytuacji na rynku pracy, dostępu do żłobku, no ale oczywiście ten problem właśnie nie rozwiązuje tych problemów wszystkich, ale z racji tego, że to jest co miesiąc ta kwota, zresztą to, bo często my tak umownie myślimy, że to 500+, widzimy, że to, znaczy mamy przed oczami taki obraz, że rodzina dostaje 500+, albo nie dostaje. Natomiast w przypadku wielu rodzin to nie tyle jest różnica nie dostania nic, czy dostania 500 zł, tylko nieraz te rodziny dostają 1000, 1500, 2000, jeśli chodzi o rodziny wielodzietne, więc w wyniku tego programu często ta sytuacja rodzinna zwiększa się istotnie. Potencjalne korzyści to jest wpływ na decyzje prokreacyjne. Rzeczywiście, ja tutaj dałem, że to jest potencjalna korzyść, bo tak naprawdę tego jeszcze raz tego nie wiemy. Dwa, że w świetle dotychczasowej wiedzy, też doświadczeń różnych innych krajów, też deklaracji Polaków, jest wątpliwe, czy rzeczywiście akurat ten cel, który pierwotnie był rzeczywiście zasadniczy, czy on zostanie zrealizowany. Moim zdaniem w pewnych grupach, w pewnych przypadkach może tak, ale czy w skali kraju współczynnik dzietności się zwiększy, to mam wątpliwości. Chociaż może być jakby pozytywny trend w najbliższym czasie, tylko że tak jak pani profesor Kotowska, taka pani demograf z SGH raz tam zauważyła, to jakby pozytywny trend w najbliższym czasie, on może być po pierwsze efektem jakby z pewnej kumulacji działań, których 500+ jest jakby pewną częścią, nie wiem, istotną, ale także tych działań, o których mówiłem wcześniej, jak to się wszystko skumuluje, efekty poprzednich działań poprzedników w polityce rodzinnej i 500+, to rzeczywiście jako całość to może wywołać pewne jakby osłabienie tych negatywnych trendów demograficznych, a dwa, że może też wpłynąć na pewne tempo decyzji demograficznych. Część osób może myśleć tak, że nie ma sensu odkładać tej decyzji, ponieważ nie wiadomo, co będzie, jak przyjdą kolejne rządy, więc osoby, które i tak gdzieś tam miały w bliższych lub dalszych planach decyzję o dziecku, może w wyniku tego programu może te decyzje przyspieszyć. Tak, przynajmniej z takim poglądem się spotkały. Nie wiem, czy rzeczywiście tak będzie. Drugi argument, bo to jest tak, że na początku rzeczywiście akcentowano ten cel taki pronatalistyczny związany z liczbą posiadanych dzieci, czy liczbą wychowywanych dzieci, ale z czasem coraz bardziej zaczęto to jakby uzasadniać, myślę tutaj chociażby o wypowiedziach Bartosza Marczuka, który w ramach ministerstwa pilotuje ten program, coraz bardziej zaczęto jakby, zwłaszcza, że ten pierwszy cel jest niepewny, zaczęto też akcentować te inne aspekty, właśnie ten cel socjalny i też taki cel związany z potencjalnym podniesieniem, tutaj użyję tego brzydkiego słowa, kapitału ludzkiego, czyli to, że ludzie możliwe, że część przypadków, nie wiem, będą mogli kupić sobie, nie wiem, lepsze jedzenie,
zapewnić dzieciom, nie wiem, dodatkowe zajęcia sportowe lub inne, wyjechać na wczasy. Wiele wskazuje, że teraz te wakacje więcej osób pojechało. Oczywiście częściowo jakby większy ruch w polskich kurortach trochę się wiąże z pewnym zniechęceniem do zagranicznych wycieczek w związku z niestabilnością, ale prawdopodobnie też wiele osób się wypowiada, ekspertów, że 500+ też tutaj zadziałało. Zresztą przez lata badania CBOS pokazywały, że jednym z głównych powodów, dla których rodziny nie decydują się na wyjazdy, to jednak jest zła sytuacja materialna, więc tutaj też w przypadku części przypadków może to wpłynąć na pewną jakość życia i też na jakość rozwoju dziecka. Ale oczywiście jest pytanie, na ile to pójdzie na konsumpcję, na ile na inne cele, chociaż oczywiście tak, że samo ograniczenie ubóstwa, zwłaszcza tego skrajnego, czyli które często definiujemy jako znalezienie się w takiej sytuacji, gdzie poziom dochodów właściwie pozwala jedynie na takie biologiczne przetrwanie, to samo ograniczenie tego typu ubóstwa już samo w sobie też jest takim działaniem, że tak powiem, poprawiającym warunki życia, też warunki zdrowotne tych osób i też zmniejszające różne koszty takie społeczne, ekonomiczne skrajnej diety. Drugi potencjalny koszt to jest program 500+ zabezpieczeństwo ofiar przemocy domowej. Czytałem taki artykuł w Gazecie Wyborczej właśnie o pani, która dzięki temu, że pojawił się ten program i ona miała jakieś tam gwarantowane to doświadczenie, wiedziała, że ono nie jest jednorazowe, tylko to zabezpieczenie jest, no to zdecydowała się na to, żeby opuścić to miejsce, mieszkanie, które zajmowała ze sprawcą przemocy. Więc przypisanie tego świadczenia do dziecka, sprawy tam są pewne takie, pewne obostrzenia, jeśli chodzi o status rodziny, no ale zasadniczo w części przypadków być może zadziałać to pozytywnie, na większe bezpieczeństwo, większe pole manewru ofiar przemocy domowej. No, zwiększenie popytu konsumpcyjnego to już o tym wspominaliście. Zwiększenie siły to też z naszych wypowiedzi się to pojawiało, że może coś takiego zaistnieć, że się pracodawcy będą mieli trudności ze znalezieniem pracowników. I teraz słabości i zagrożenia. Niekoniecznie może najważniejsze, ale ja przynajmniej jeszcze zanim projekt zanim ten program wszedł właśnie w swoich tych komentarzach, na przykład dla Dzienniku Opinii, raczej ten aspekt podnosiłem szczególnie intensywnie, kosztu alternatywnego, czyli że jeśli finansujemy jeden dość kosztowny jednak program, oczywiście możemy patrzeć na niego jako na inwestycję, która się tam mniej lub bardziej zwróci, no ale w pierwszej fazie jest to jakby pewien ewidentny wydatek i to dosyć znaczny, no to zmniejsza się pole manewru, jeśli chodzi o finansowanie innych elementów wsparcia, chociażby, nie wiem, żłobków, wsparcia dla rodzin w trudnej sytuacji i tak dalej. Niekoniecznie to muszą być nawet cięcia, to wystarczy, że to wiele tych programów, o których pokazywałem, czy jakby kierunków działania państwa wymaga właściwie dofinansowania i wzmocnienia, więc jeśli gdzieś ta możliwość rozwijania się zablokuje z przyczyn finansowych, no to pojawią się, to jest to jakiś problem, na który przyjęcie programu 500+ w obecnym kształcie, który w przyszłym roku może już dać koszty rzędu ponad 20 miliardów, to warto o tym też tak myśleć, że decydując się na jedno, zwłaszcza jeśli to jest bardzo taki potężny program, to możemy mieć ograniczone środki na realizowanie innych, nie mniej ważnych celów. Zarówno w obrębie polityki rodzinnej, czy polityki na rzecz rodzin z dziećmi, jak i działań na rzecz innych grup.
czasem mamy takie, jak patrzę na ten pierwszy rok właściwie nowych rządów, to mam wrażenie, że ta zmiana nazwy ministerstwa na Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej to nie była tylko symboliczna. Znaczy rzeczywiście ta rodzina jakby stała się takim, no zdominowała wsparcie rodziny, jakby zdominowała całą jakby działalność resortu. Może ma to pewne uzasadnienie, ale jednak warto pamiętać, że polityka społeczna jest znacznie szersza, są różne grupy, które mieszczą się w tej kategorii rodziny z dziećmi, a nawet jeśli to są rodziny z dziećmi, to też one często mają te potrzeby wielowymiarowe, złożone i nieraz inne instrumenty, tak jak te, które omawiałem i też tutaj przypominam, są. Ja zresztą nawet w tym, tak jak wspominałem wam o tym problemie wykluczonych opiekunów, to w momencie, kiedy nadeszła nowa władza, oni pisali do ministerstwa różne pisma z prośbą o zmierzenie się z ich problemem i bezpośrednio w listach na przykład ministra Marczuka pojawiło się takie sformułowania, no, że to uznajemy państwa problem za ważny, pilny, ale na razie priorytetem jest program 500+ i nie mamy na to pieniędzy, więc na inne działania, więc to nie jest tylko jakby wydumany problem, ale rzeczywiście gdzieś tych pieniędzy nie starcza. Być może zmiany, które Prawo i Sprawiedliwość przewiduje w systemie podatkowym, ja osobiście raczej im kibicuję, być może one i także zmiany, też działania na rzecz uszczelnienia systemu podatkowego, być może zwiększą tą pulę środków do podziału, ale póki jeszcze tamte inne działania zwiększenia przychodów są w fazie przygotowań, no to tutaj gdzieś tam ta przestrzeń finansowania różnych elementów polityki społecznej się nieco zawęża. Druga grupa potencjalnych, czy też podnoszonych nieraz takich zagrożeń, to jest kwestia wpływu na aktywność zawodową i bezpieczeństwo emerytalne. Tutaj mówiliście o tym, że część osób nie decyduje, rezygnuje z pracy lub zaprzestaje poszukiwania pracy, zwłaszcza w tych takich pracach mało intratnych, mało też często takich, znaczy często ciężkich pracach, jakichś tam alienujących i tak dalej. I też tutaj można się różnie to oceniać, można powiedzieć, że ktoś może powiedzieć, że no w zasadzie to dobrze, że ludzie wreszcie nie są zmuszeni trudną sytuacją ekonomiczną, żeby pracować za grosze w tego typu pracach, ale jest jeszcze druga strona medalu, że jeśli ktoś często jakby no w krótkiej perspektywie racjonalnie uzna, że nie ma sensu pracować za grosze, kiedy te pieniądze są i może lepiej się na przykład oddać wychowaniu dziecka w tym czasie, to później, jeśli minie dłuższy okres czasu i załóżmy, nie wiem, 18 lat czy kilkanaście lat, jeśli i jakby no, dziecko już wejdzie w dorosłość, no to pojawia się problem, pytanie, no co z tą matką wtedy, z czego ona się ma utrzymać po takim dłuższym okresie czasu, wejście na rynek pracy, zwłaszcza dla kobiet w wieku 45-50, plus jest bardzo ograniczone i po tych latach dezaktywizacji no, jest bardzo ciężko, zanim otrzymają ten bieg emerytalny, która, co zresztą też jest bardzo takie w sytuacji, kiedy one w wczesnym etapie życia zrezygnują z pracy, też to bezpieczeństwo emerytalne jest pod znakiem zapytania, no bo nie będzie uzbieranych odpowiednich składek. Zresztą już teraz ten problem, znaczy stoi może inaczej, stoimy przed ogromnym problemem, nawet bez tego mechanizmu, o którym tu powiedziałem, przed ogromnym problemem, ogromną katastrofą wręcz, jeśli chodzi o ryzyko ubóstwa nieraz skrajnego starszych kobiet. To będzie się nasilało, na to się składają i długość życia, i długość wieku emerytalnego, i to, że właśnie przez lata na skutek braku tej infrastruktury opiekuńczej kobiety często mają długie przerwy w aktywności zawodowej. I jakby no, trzeba też o tym pamiętać, że to jest już poważny problem, będzie coraz większy. Tu polecam wam, jeżeli ktoś jest tym zainteresowany, raport
właśnie Pauliny Rolickiej i Janiny Petelczyc, która dzisiaj będzie mówiła o Brazylii, właśnie poświęcony zabezpieczeniu emerytalnego wchodu. Jest na stronie Instytutu Spraw Publicznych. Ale wracając do programu 500+, no on też warto pamiętać o tym zagrożeniu. Jakoś niekoniecznie oznacza to, że nie wiem, to całkowicie przekreśla korzyści z tego programu, ale trzeba mieć jakby w tyle głowy to, że także niesie pewne rodzaje ryzyka. No i oczywiście jest kwestia wykluczenia części rodzin i osób z programu, czy tutaj było już mówione, że ten program nie korzystają na przykład samotne matki z jednym dzieckiem, które zarabiają stosunkowo niewiele. Też ostatnio ktoś poruszał problem dostępu do programu dla dzieci z domu dziecka. Tam jest tak, że dzieci, które są w innych instytucjach pieczy zastępczej, czyli rodzinach zastępczych, chyba rodzinnych domów dziecka także, otrzymują dodatkowo jeszcze, obok tych środków, które otrzymują w mocy ustawy o pieczy zastępczej, to o tyle w domach dziecka te pieniądze nie przysługują. Co prawda oczywiście to jest wszystko finansowane z te domy dziecka z środków publicznych, ale no takie na przykład w przypadku rodzin, które się wychowują w rodzinach tych biologicznych, no to nawet jeśli zawsze jest czasami jest możliwość, nie wiem, odłożenia czegoś na przyszłość dla tego dziecka, żeby weszło w dorosłe życie. W przypadku takich dzieci z rodzin domu dziecka, jeśli te pieniądze nie wpływają, to nie dość, że one i tak już mają trudny start, co pokazał ten jeden z wcześniejszych slajdów, no to gdyby te 500+ też do nich trafiały, na przykład trafiało na jakieś konto, no to być może to też by pomogło później jakimś tam odnalezieniu się w życiu dorosłym, chociaż pamiętajmy, że to nie tylko jest kwestia pieniędzy i takich jednorazowego wsparcia pieniężnego w przypadku tych wychowanków domów dziecka, ale także takiego szerszego wsparcia w postaci mieszkań chronionych, jakiejś takim doradztwa, też opiekun usamodzielnienia, chyba jest tak się nazywa ta instytucja, którą wprowadzono, ale nie określono też kompetencji tych ludzi, więc często indywidualne plany usamodzielnienia działają niewłaściwie, niewystarczająco. Także no trochę znowu zboczyłem z tematu, ale wydaje mi się, że to 500+, gdyby rozszerzyć w jakiejś formie, też mogłoby, nie wiem, służyć na przykład finansowaniu takiego wsparcia wychowanków w domu dziecka. Nie mówiąc już o tym, że poziom kieszonkowych tych dzieci jest bardzo, bardzo, bardzo niewielki, na co zwraca uwagę Rzecznik Praw Dziecka, że to jest tam, nie pamiętam, około 70 groszy dziennie. Właśnie, więc jakieś takie żenujące sceniczne kwoty, więc także z tej perspektywy warto rozważać. Tak, więc to jest straszne i nie ma powodu, żeby tą grupę pominąć. I tutaj do dyskusji. Właściwie już tak trochę ta dyskusja się nawiązała wcześniej, jeśli chodzi przynajmniej o pułap dochodowy. Tam Sebastian mnie pytał, jak ja bym zawiedział ten próg, czy wprowadzać, czy nie. Ja tutaj nie mam takiego wyrobionego zdania. Wydaje mi się, że można to, znaczy pod warunkiem, żeby to był wysoki próg, to można to rozważyć, chociaż nie, bo tak jak, bo rzeczywiście to jest takie trochę taki zgrzyt, jeśli byśmy się trzymali tej doktryny socjaldemokratycznej, no to jednak uniwersalne świadczenia, prawda? Więc wszelkie progi są tak jakby niemile widziane, ale z drugiej strony, biorąc pod uwagę, że jest jakby wiele tych grup innych, na których nie ma pieniędzy, wiele potrzeb, to jeśli takie wprowadzenie jakiegoś wysokiego progu mogło się przyczynić do nie tyle właśnie do oszczędności, co do sfinansowania innych pilnych problemów, to być może warto się nad tym zastanawiać, ale ważne jest, żeby to nie był próg taki, jak jest w pomocy społecznej czy w świadczeniach rodzinnych, żeby to nie był próg oddzielający bardzo biednych od reszty, tylko jeśli już, to bardziej nie wiem, od bogatych. Przy czym też tutaj można, jeśli chodzi o progi, podejść bardziej, tak bym powiedział, elastycznie. My często myślimy, próg dochodowy, no to jest tak, jedna jakaś granica dochodu, no i oddziela tych, co otrzymują wsparcie, od tych, co nie. Ale możemy patrzeć na to trochę szerzej. Po pierwsze, możemy też myśleć o wprowadzeniu tej zasady złotówka za złotówkę, prawda, żeby to bardziej stopniowo. Możemy też wprowadzić
jakąś formę skokowego wsparcia, czyli że na przykład poniżej pewnego progu to wsparcie, załóżmy, jest tam nadal 500 plus, może więcej nawet, ale już osoby poniżej, powyżej pewnego progu mają to wsparcie, ale relatywnie mniejsze. Ja nie wiem, czy to jest dobre, tylko mówię, że możemy, jest jakby wiele kombinacji, jeśli chodzi o te progi, nie musimy tak sztywno trzymać się ani wysokości tych progów, ani samego sposobu jakby liczenia. Ze strony rządzących pojawiał się taki argument, że weryfikacja tych dochodów i zatrudnienie tym samym dodatkowych urzędników by na tyle dużo kosztowało, że to by się nie opłacało, co z tego, ile można by zaoszczędzić komuś nie dając na przykład tego świadczenia. A ci bardzo bogaci tak nie biorą, bo jeżeli ktoś zarabia kilkadziesiąt tysięcy, to nie chcą się schować wniosków. Jest problem, bo właśnie biorą. Bogaci, mówimy o tych bogatych. I mają takie metody, że przez bank prowadzą to i dobrze. No bo bogaty są na przykład. No jest to sobie wierzyć, że ktoś taki się znajdzie, ale nie wiem, czy to ile jest takich bogatych, to jest naprawdę, tak jak wcześniej mówił Krzysiek, że to w skali państwa to nie ma żadnej różnicy. Dokładnie. Bogatych ludzi po prostu w Polsce nie ma w osobach. A jednak to jest symbol, nie tylko, że oni faktycznie to biorą, ale to jest taki symbol, że im nie powinniśmy dawać tym najbogatszym tego. Tylko powinniśmy pomagać najbiedniejszym, to taką ale świadomość społeczną. Z drugiej strony jakby to się przetaczało podczas, kiedy Podemos w swoim programie chciał zawrzeć dochód gwarantowany i część partii była za tym, żeby wprowadzić jednak dochód minimalny. Inni się różnią. Jeden jest dla każdego, to jest taka sama kwota, a drugi po prostu uzupełnia braki dla najbiedniejszych. Problem z tym jest jeszcze taki, że on alienuje tych najbiedniejszych. W sensie to jest w jakimś stopniu stygmatyzujące, że tylko do pewnego progu można się ubiegać, że tylko dla najbiedniejszych. To jest nadal jakaś stygmatyzacja, też poczucie wstydu dla tych osób, które nie mogą, które muszą z tego korzystać, bo jakby później się mówi właśnie o osobach, które korzystają z pomocy społecznej i no jest tu też zakres wstydu celem składania tego wniosku i ubiegania się. Znaczy, gdyby było tak, jak powiedzieliśmy tutaj, że te progi byłyby bardzo jednak wysokie, tak? No to nie można mówić tutaj o stygmatyzacji, no bo jak powiesz o klasa średnia też byś jeszcze korzystał. Dokładnie, tak, wygląda, że to właśnie ta klasa. Bo potem ktoś tu podnosi, że nie ma tych rodzin dużo, no ale jak mam nie 100 tysięcy, dajmy na pewno nie wysoko zarabiających, wysoko sytuowanych i pomnożysz to razy 500, to przez 50 milionów miesięcznie, no to. Ale z tych 100 tysięcy ile osób naprawdę się wyciąga rękę po te pieniądze? Dużo. Myślę, że dużo. Przeliczyć w stosunku do tego, ile kosztuje ta weryfikacja, bo jednak praca urzędnicza i weryfikacja urzędzka była tak dalej, to też kosztuje. Tak już jest spora, bo sama obsługa tego i tak już generuje sporo. Znaczy taki się pojawiał, a to będzie strony rządzący. Wiecie, ale możemy sobie tak mówić, ja powiem, że więcej, koleżanka powie, że mniej, no byśmy chcieli mieć faktycznie twarde dane pewnie, no. Jakaś tam w ogóle ryczałtyzacja jakiś w ogóle, ale zawsze jest tańsza. Trzeba czas zwrócić jeszcze uwagę, jak... Koszt obsługi? Nie, mówimy o tym, że o tych rodzin zamożnych, no i teraz ten klub jeszcze zamożności. No to ale rząd tam przedstawia po 3 tysiącach, ile procent skorzystały te miody z tego i nie ma takich danych. Znaczy, bo o ile pamiętam, to Bartosz Marczuk mówił o tym progu 5 tysięcy chyba na osobę, czy takim faktycznie wysokim. I rzeczywiście tutaj realna korzyść z tego byłaby stosunkowo niewielka w porównaniu z, znaczy koszt finansowa w porównaniu z kosztami dodatkowymi obsługi. Tak, tylko pytanie, na ile Marczuk to opiera już na jakichś twardych danych, a na ile na tym, że to jest jego... Na razie może przewidywać to chyba. No, ale gdyby prowadzić na przykład, nie wiem, 2000 załóżmy, czy 3000, tak jak mówiliście, to pewnie te proporcje by się inaczej kształtowały, więc ja tutaj nie wiem. 5000 na osobę, no to już jest, nie wiem, 4-osobowa godzina, to jest 20 tysięcy miesięcznie, to człowiek musi być chyba na stanowisku dyrektorskim albo zbliżonym. Albo lekarz, który ujawnia wszystkie dowody. No albo tak, dokładnie. W systemie wsparcia świadczeń rodzinnych, tam ministerstwo co roku takie sprawozdania, ile tam wypłacono, ile, jakie koszty były tego, to nie czytałem ostatniego, jak to się trochę tak może zmieniło, ale w poprzednich latach, jak jeszcze nie było programu 500+, to około 2% wynosiły
wynosiły chyba koszty wszystkich wydatków na świadczenia rodzinne, czyli becikowe, plus zasiłki rodzinne, plus świadczenia opiekuńcze i to, co by mi zostało, to około 2% całego tego, nie wiem, 2 czy 4, ale w każdym razie mniej więcej tego rzędu wielkości są ten udział kosztów w samej obsługi systemu. Moim zdaniem to nie jest dużo, chociaż to, co jest istotne, istotne jest to, że to było po czasie, kiedy właśnie wprowadzono nowe kryteria, znaczy względem poprzedniego roku, wcześniejszego roku wprowadzono tam nowe kryteria właśnie do tych świadczeń pielęgnacyjnych, tam chyba do becikowego wtedy i od razu te koszty obsługi istotnie wzrosły tam, więc to jest tak, że rzeczywiście te progi, one wpływają, ale no nie wiem, moim zdaniem to jest z tymi kosztami obsługi, moim zdaniem one nie są aż tak duże, bardziej ten argument chyba stygmatyzacji i jest na mocy, chociaż no rzeczywiście, gdyby to nie był próg, który jakby oddziela te osoby wykluczone tylko od reszty, to być może to ryzyko stygmatyzacji by się zmniejszyło, ale też można tak na to spojrzeć, że ta weryfikacja oprócz kosztów finansowych też niesie takie koszty jakby czasowo, znaczy ona angażuje też kadry społeczne i biorąc pod uwagę, że ta praca w terenie z rodziną jest no nie zawsze dostępna w takim zakresie, jakbyśmy chcieli, no to być może lepiej by było tych ludzi jakby przesłać na odcinek bezpośredniej pracy w większym stopniu z rodziną niż robienia tych różnych biurokratycznych, wykonywania biurokratycznych procedur. Zresztą pracownicy socjalni, przynajmniej z którymi ja miałem kontakt, często właśnie wskazywali na to, że na wszystkie grupy zawodowe na to wskazują, że właśnie dużo zamiast pracy takiej bezpośredniej z ludźmi, to właśnie mają dużo tych administracyjnych obowiązków. Ja czytałem jeszcze w tym temacie taki wywiad też z osobami faktycznie jakoś tam dobrze sytuowanymi, gdzie akurat mężczyzna, czyli ojciec dziecka udowadnia też, no i nie można odnieść pewnej logiki, że to w gruncie rzeczy oni są zamożni, a jednocześnie jak oni zakumulują całość przez 18 lat, tak to tam jest ponad 100 tysięcy złotych wychodzi z samego kapitału, no to w tym momencie to dziecko później będzie miało, no nie wiem, dajmy na to 1/3 mieszkania w przyszłości. No, pewna logika w tym jest, no bo faktycznie to nie dziecko jest zamożne, a rodzica, program jest na dziecko i teraz... A to takie ważne. No to jest takie ważkie wszystko. No nie wiem, no to już wiesz, no to decyduje. Nie, bo zbieram ci, bo teraz po prostu tak, zbieram dla tym, tym bardziej, że trzeba zauważyć, że przecież PiS podpisał wiele umów, no właśnie, z instytucjami finansowymi, z bankami, tak, gdzie te banki miały w zasadzie podanych na tacy ludzi i teraz były tworzone całe oferty pod to, zarówno pożyczkowe, że ktoś może pod 500 plus wziąć sobie kredyt, bo to mu zwiększa zdolność kredytową, jak również, że właśnie może tam w jakiś sposób to lokować, najczęściej oczywiście w jakieś fundusze inwestycyjne i inne rzeczy, na których więcej pewnie można w efekcie później stracić, niekiedy już zyskać, no ale były pod to całe oferty tworzone, więc to było tak też obudowane z bankami. No pewnie, znaczy rządowi to ułatwiło tyle sprawę, że jak ktoś ma to wszystko, idzie przez konto i przez bank, no to jest odciążona administracja publiczna w pewnym stopniu, no, ale z drugiej strony to też robi właśnie tego rodzaju, no bo jest dla mnie no, czy patologią, no nie wiem, jakby to rozważyć na przykład, że ktoś dostaje 500 plus i bierze sobie kredyt pod to, no to jest pytanie o przeznaczenie jeszcze tych środków, które z kredytu uzyska. No, na przykład jeżeli to jest w edukacji dziecka, no to pewnie okej, ale już jeżeli to jest kredyt samochodowy, tak jak to często te oferty były tworzone pod właśnie tego rodzaju wydatki, no to tak. A ile udowodnisz, czy to no nie, jego środki? Nie, no pewnie, że nie udowodnisz, no ja ten to właśnie wiecie, no tych dobrych pomocne w wychowaniu dzieci, jeżeli na przykład mieszkasz na wsi i musisz swoje dzieci gdzie nie dowieść do szkoły. No można pójść nawet dalej, jak komuś nie wiem, samochód jest potrzebny do pracy i dzięki temu może zarobić więcej, to w pewien sposób też jeszcze tak korzyści. Tak, jest troszkę już bezcelowe, bo i tak później dojdziemy do tego, czy w tym jednym przypadku akurat to było. To jest też bardzo ryzykowne jest wychowywanie kredytu. Od tego, czy ktoś dostanie 500 plus, czy nie, bo jeżeli program się skończy, on nie będzie miał na ratę, to wtedy co on zrobi? Ja mówiłam na trochę inny temat, więc... No nie, no, to jest coś podobnego o tych kredytach, tak jeżeli mówimy, i ktoś kupuje samochód na kredyt z wykorzystaniem 500 plus, a nie stać go na ten kredyt, to jeżeli ten 500 plus zostanie... Znaczy stać go ten podziwko. Ja jestem ostatnią osobą, która powinna wziąć kredyt. Chodziło o argument, że nie wiadomo, czy te kredyty, czy te pieniądze z kredytu pójdą na coś potrzebnego, czy nie. No tak, to właśnie samą patologią jest to, że to jest wykorzystywane na kredyt, to już powinno być miejsce.
Ale tego nie zweryfikuję. Są jeszcze te pomysły o części jakichś bonów, tak, różnych, tak, różnego rodzaju i o zmianie, no właśnie, o zmianie tych środków jakby z tych najbardziej płynnych, czyli z gotówki na jakieś mniej płynne. Właśnie, tak. To na pewno by znacznie podwyższyło koszty. Koszty, no. Tak, ale dawałoby, znaczy... A poza tym to, znaczy no, umówmy się, że zarządzających, rządzących, co jest najfajniejsze w 500 plus, chwilę hasło. Że no, każdy dostaje kasę do ręki, jest 500 plus, powiedzmy, no, w cudzysłowie dla wszystkich, no to było no, znakomite hasło wyborcze, bo dzięki temu też... No tu motywacja jest wygrała, jasna. Tak? A jeżeli te same pieniądze by niby społeczeństwo otrzymało, ale w formie właśnie dofinansowania do mieszkania, jakoś te pieniądze były podzielone, to ludzie tego nie zauważają, nie doceniają, tak... to już nie będzie głos wyborczy. Dla następców jest to trochę bomba, bo ktoś jak tknie ten program w jakimś tam stopniu, tak? No to pewnie albo mniej, albo bardziej, ale może na tym ucierpieć, w sensie politycznie to pewnie. Tak? Ale to nawet nie dla następnego ewentualnego rządu, tak? Bo tutaj można się obawiać. Oj, PiS będzie póki może robił wszystko i wszystkim dociskał, byle to zostało. No, bo ja ale PiS robił znakomity szach po prostu dla każdej następnej ekipy. No, to też będzie dość duży problem, bo 500 plus to jest koszt roczny tam chyba około 20-kilku miliardów. Tak, w tym roku jest 17, no bo od a oni zakładali, że z podatku bankowego, tak i z handlowego, tam będą mieli określone kwoty, tak? Tam 4,5 chyba z jednego i z drugiego. Okazuje się, że z tego handlowego to oni dostaną 800 milionów powiedzmy, więc już... Nie będą mieli Ale oni zakładali, czy tylko tak mówili? Bo mi się wydaje, że każdy sobie doskonale wiedział, że to nie wystarczy. Że nie wystarczy realnie. Oni jeszcze to uszczelnili miliardów, potem zmienili to na 4,5, tak prawdę mówiąc, wyszło 800 milionów. Będzie, znaczy z bankowym będzie około 2 miliardów, ale ciągle optymalizują banki. Jak dla mnie to nie było żadne policzenie, to było hasło. Potem zostało to już oszacowane do 4,5, ponieważ doszli do wniosku, że banki będą to optymalizowały, będą kupowały obligacje Skarbu Państwa, które już nie podlegają, są wyłączone z tego podatku. No a koniec końców oni sobie tak to świetnie rozwiązali przez samą specyfikę tego podatku bankowego, że będzie jeszcze, będzie około 2 miliardów. Jak jesteśmy przy bankach, to jeszcze swoją drogą ciekawostką jest też to, że chyba pojawił się już ten program, że generalnie za 500 plus można też chyba, znaczy nie wiem, czy pojawił się program, czy to były tylko jakieś zapowiedzi albo przypuszczenia, że rząd chciał wprowadzić możliwość wykupu chyba obligacji, tak? Właśnie przed chyba to jeszcze nie wyszło, ale taki chyba jest taki, plan. Taki plan jest, prawda? No, że zamiast 500 plus ma się otrzymać obligacje, tak jakoś tam odpowiednio oprocentowane. Zamiast gotówki, tak? No i w tym momencie te osoby, które jakby na bieżąco mają tak na tam wszystkie potrzeby i tak dalej, miałyby możliwość przez to właśnie odkładania tego w ramach obligacji. No takie jakieś tam pomysły też były. A to jest w ogóle wywrócenie całego programu do góry nogami. No tak, i wtedy już na bieżąco. Ale program też ten zakładał, to rządzący mówili, że ten program nie będzie aż tak dużo kosztował. Bo będzie dużo zgod w podatku. Dzięki większym wydatkom rodzin ruszy też gospodarka, tak? I będą większe podatki. Właśnie z tym jest słabo, bo było zrewidowane PKB w dół już. To miało być chyba 3,8, drugi kwartał, bo 3. No nie wiemy, czy to z tego powodu, albo to... No nie, no, znaczy no, nie było na tyle wysokie, na ile zakładał tam Morawiecki. Oni ogólnie też zakładali uszczelnienie VAT-u, tak? Że na tym tak, że będą mieli przychody, a nie będą tego mieli. Więc znaczy trochę jest... uszczelnili, ale nie no, na tyle, nie na sobie tam przeszkodzi. Ale teraz jest pytanie, tak, dziura w VAT-u jest 40 miliardów. Są wezmą te pieniądze, tak? Czy tutaj nie będzie 500 plus, a to nie jest to czymś innym, no więc to jest... Finansowanie tego programu jest bardzo... Tak, rzeczywiście to jest... szerszy problem właśnie z bilansowaniem tych wydatków. Jeszcze w tym roku było 9 miliardów za opcji częstotliwości LCR. W przyszłych latach są te pieniądze na energetykę, które nie są jakieś tam znaczone od Unii Europejskiej. I pewnie pokusa będzie taka, żeby zamiast wyremont infrastruktury energetycznej, którą mamy w opłakanym stanie, pewnie przerzucać na te bieżące potrzeby, a tą najpilniejszą według priorytetów rządu jest 500 plus. Znaczy to jest, ja myślę, tak jakbyśmy chcieli nasz ten program odnieść do rozwiązań w innych krajach. Na pewno dla mnie najlepiej znane i też najbardziej chyba lubię te rozwiązania skandynawskie, to
bo tam też jest akurat takie świadczenie, tam zeszły na każde dziecko, bez względu na liczbę dzieci w rodzinie. To jest tam około nieco ponad 1000 koron, więc to tak w nominalnych wartościach to jest około 1000, też około 500 zł, tyle że oczywiście siła nabywcza jest mniejsza tamtego niż naszego 500 plus. Bo są inne. To są jakieś drobne, chociaż są jeszcze też tam dodatkowe wsparcie dla rodzin z większą liczbą dzieci, czyli jakby to nie jest, więc jest jedno to, natomiast też tam jest coś takiego, że podatki, że owszem, świadczenia są dla wszystkich, zresztą nie tylko pieniężne, ale też usługowe, ale za to różnicowanie zachodzi tyle, że na poziomie podatków, znaczy jest po prostu progresywny system podatkowy i bogatsze grupy z jednej strony zyskują, ale z drugiej strony więcej tracą w podatku i to jest taki pewien rodzaj umowy społecznej, że osoby powiedzmy zamożniejsze mają też pewną motywację, żeby akurat może mniej te świadczenia pieniężne wpływają na tą motywację, no bo to jest jakiś tam tylko niewielki dodatek, ale na przykład te powszechne usługi uniwersalne, to jeśli oni wiedzą, że z całego tego systemu dobrobytu mogą korzystać, nie jest on tylko dedykowany tym grupom wykluczonym, no to mają też większą motywację, żeby no, dokładać się do tego budżetu. I tam są wysokie podatki, ale też wysoka jakość usług publicznych. Tak, tak. Wysoki zakres, też wysoka jakość usług w pewnej... A u nas jest nie jest regularnie progresji. Tak, chociaż na ten projekt, o ile, no, chociaż no, on tam trochę zmienia swoją postać w kolejnych wypowiedziach, ale ten projekt jednolitego podatku, czyli żeby składki ZUS-em i tak dalej, ZUS-em. I tam, ale tam też on chyba zakłada jakąś progresję podatkową, o ile wiem. Więc jak, gdzieś to w planach jest, ale na razie to jest takie dosyć wstępne. Tak, ale to akurat... Krytykując specjalnie 500 plus, mnie na przykład bardzo boli to, że pierwszym działaniem tutaj nie było jednak podwyższenie kwoty wolnej od podatku, bo to bym uważał, by było znacznie bardziej, znaczy no może nie tyle sprawiedliwsze, no ale takie znacznie też bardziej, no nie wiem, motywujące, wychowawcze i tak dalej, a może dopiero w następnym kroku powinniśmy faktycznie uderzyć takie no już coś bardziej na kształt, no jednak rozdawnictwa, tak? Tak, przy czym no w likwidacji, znaczy z podnoszeniem kwoty wolnej, znaczy z jednej strony na pewno należy raz, że zrealizować wyrok Trybunału w tej sprawie, no tak. A żeby powyżej tego minimum egzystencji tą kwota prawda była. Natomiast z drugiej strony też... No bo tu jak się porównamy z Europą, no to naprawdę jesteśmy w łupku. Tak, to tu jest też pytanie, no biorąc pod uwagę, że wszyscy i zamożni i ubożsi by mieli podniesioną tą kwotę tam z 3 do 8 tysięcy, to no, pewna dziura budżetowa, znaczy pewny koszt budżetowy, jeśli by inną drogą się tego nie zrekompensowało, na przykład podnosząc górną stawkę, wprowadzają już trzecią stawkę podatkową, też mogłoby to się średnio bilansować wszystko. No tylko tam koszt jest znacznie niższy przy tych 8 tysiącach, tam jest kilka, teraz nie pamiętam dokładnie, bo to jest rzędu raczej kilku niż kilkunastu miliardów. Tu jeszcze no parę rzeczy, które wydaje mi się, że ciekawych się dzieje na rynku pracy. Myślę, że tutaj postać Stanisława Szweda, to jest jakby, no dobrze się stało, że człowiek, który jakoś tam jest związany ze środowiskami związkowymi i zna się na tych zagadnieniach, gdzieś tam jest w tych strukturach ministerialnych. Parę rzeczy się no już zrobiono, chociaż część, na przykład obniżenie poziomu wzrostu nakładów na tą inspekcję pracy, uważam, że to nie jest dobre. Więc tutaj tak niejednoznacznie, ale zasadniczo raczej kierunek zmian na rynku pracy oceniam pozytywnie. Tutaj wybrane część rzeczy, myślę, że o resort zdrowia właśnie tam wcześniej o tym nie mówiłem, co się działo poprzednio, ale no, teraz są różne ciekawe plany, między innymi ten, akurat jeśli chodzi o likwidację NFZ, mnie to specjalnie tak średnio przekonuje. Rok temu tutaj chyba był, dwa lata temu minister Baliński, który raczej właśnie mówił o tym, że wcale te koszty obsługi NFZ są niskie, są jedne z niższych w porównaniu z innymi systemami krajowymi i że raczej taką tezę, nie pamiętam czy to w czasie wykładu, czy gdzieś tam gdzieś w kuluarach postawił, że właściwie za słaba, właściwie ta instytucja nie jest jakoś taka omnipotentna, ale wręcz za słaba w kontrolowaniu tego
częściowo skomercjalizowanego systemu zdrowotnego, także nie wiem, czy to jest dobry pomysł na likwidację MFZ, no zobaczymy, ale ważny jest ten drugi plan, czyli wprowadzenie tego obywatelskiego prawa do ubezpieczenia zdrowotnego, niezależnie od systemu składkowego. I tutaj też może ten argument, który część z Was poruszała... Tak, to w skrócie natomiast ja jestem kilka procent chyba, ile to 3% około, tak nie jest objęte? No tak, nie jest to duża grupa, chociaż no, ci, którzy nie są, to jest, są w tarapatach. I takie właśnie objęcie. A i tak ta doraźna pomoc tak naprawdę na SOR-ze im zostanie udzielona, tak, no to jest bardziej kwestia tego, że nie mają dostępu do jakiejś tam profilaktyki, do tych wizyt takich na co dzień. Także wydaje mi się, że to jest ważny pomysł. Z tego, co już zostało zrealizowane, no to program leków 75+. Wprawdzie oczywiście w kampanii to było hasło, że bezpłatne leki dla seniorów, a okazało się, że... Ktoś się orientuje, w końcu jaki tam jest limit, bo szczerze mówiąc ja jakoś przeoczyłem. Limit leku, czy limit? Znaczy nie, limit wydatków, które są pokrywane poprzez program. Tam pamiętam, że były jakieś rok, dziwne, tam kilka złotych miesięcznie, to jak tam idzie tak... Ja nie pamiętam, ile to jest przeliczenie na osoby, bo rzeczywiście to są bardzo skromne kwoty. To, czyli tu się szumnie nazywa, ale niewiele tak... Projekt, łącznie tam chyba w pierwotnej wersji projektu to było 500 milionów, ostatecznie wyszło w tym roku 125. I lista też są różne kontrowersje co do listy tych leków, czy... No pewnie objęli te, które i tak były gdzieś tam na ryczałcie i nisko płatne. Także właśnie nie wiem, czy jeszcze, bo chyba jeszcze, a nie, chyba już jest nawet lista, wstępne propozycje, jakie leki tam będą, no są głównie leki, które są typowe dla osób, znaczy na spożywanie typowe dla osób starszych. Bo podobno w kolejnych latach ma ten program ulec dalszemu rozwojowi. Tylko beneficjentów będą przyszedł z czasem, nie dostępnie tanie. No tak. Tutaj no, jest jeszcze szereg innych propozycji. Na razie w sferze planów, więc zobaczymy, co z tego wyjdzie. I teraz ocena, taka, no to jest oczywiście moja subiektywna, tylko ocena, żeby ją tak zbilansować, ten okres, który już tam przez rok czasu możemy coś powiedzieć, to na pewno wyłania się z tego taki obraz, że jest większy nacisk na transfery pieniężne niż na usługi instytucji. Zresztą to, co na poprzednim slajdzie, to też widzimy, że właściwie większość tych propozycji dotyczy jednak różnych działań państwa. Zresztą nie chcę tego jakoś tak dezawuować, bo to są wszystko ważne rzeczy, tylko jednak wszystkie się mieszczą w obrębie tej kategorii wsparcia finansowego, czy to podatki, czy te emerytury, czy to właśnie ten program 500+, czy leki. Wszędzie chodzi raczej o te zmiany takie finansowe. Natomiast no, chociażby z tego, o czym mówiłem w pierwszej części, wiele mamy też wyzwań i braków, jeśli chodzi o instytucje i tą całą infrastrukturę usługową dla osób, dla dzieci małych, dla osób starszych, dla niepełnosprawnych, dla różnych osób, które wymagają wsparcia integracji społecznej z rynkiem pracy. Także wydaje mi się, że to jest też takie zadanie dla środowisk lewicowych, też takich progresywnych, by też dbać o to, by ten drugi filar był przynajmniej w równym stopniu rozwijany. Jeśli chodzi o działania na rynku pracy, to one są raczej w kierunku idą takiego bardziej jednolitego rynku pracy i silniej uregulowanego. Więc to akurat oceniam pozytywnie. Łącznie podejście najbliższe chadeckiemu modelowi niż socjaldemokratycznemu, czyli to, o czym mówiłem bardziej. Zresztą to się trochę wiąże z tym punktem pierwszym, czyli oparcie polityki rodzinnej bardziej na transferach, a nie na regulacjach i na usługach, które pozwolą też aktywizować się kobietom. Aktywizować zawodowo oczywiście. To też, co jest wyraźne, co odróżnia tą nową władzę chyba od poprzedniej, to jest taki duży rozmach tych programów i też taka intensywna promocja w przestrzeni publicznej. Właściwie te wszystkie programy, które omawiałem z okresu rządów PO-PSL, akurat no, wy tutaj wykazaliście dość dużą znajomość ich, ale wydaje mi się, że dla szerszej opinii publicznej, jeśli ktoś bezpośrednio nie był beneficjentem poszczególnych rozwiązań, te wszystkie działania, które zostały podjęte, nie są specjalnie dobrze znane. Tak przynajmniej wynika z mojego rozmów z ludźmi, że raczej dominuje takie poczucie, że właściwie niewiele się robi, niewiele się zrobiło, a jak się okazuje, mimo wielu wad, jednak
jednak te poprzednie lata też to był czas pewnych niekiedy całkiem sensownych reform. Niepewność finansowania w przyszłości, zwłaszcza programu 500+, no i te wszystkie jakby zastrzeżenia, o których mówiliśmy z tego programu. No duże wsparcie dla pewnych grup, a pominięcie innych. Na przykład ta sprawa, którą się zajmuje, czyli opiekunowie nieformalni osób niepełnosprawnych, to tutaj nic nie ruszyło od tego czasu, mimo że wyrok tryb zmiany właściwie już 2 lata leży odłogiem, czyli nie jest wykonany. I tych grup jest oczywiście więcej, o części mówiliśmy. Część obietnic jest realizowana w wersji okrojonej lub odkładanych na później, na przykład ten program leku 75+, czy nawet 500+, jest trochę jednak okrojony względem tych pierwszych zapowiedzi przedwyborczych. I są, mam poczucie, tak obserwując poczynania bieżącej władzy, że jednak temu wszystkiemu towarzyszy brak takiej jakiejś kompleksowości w tym myśleniu o polityce społecznej. Raczej to są takie niekiedy nawet imponujące i takie efektowne i pod wyrazem słuszne działania, ale to są raczej takie punktowo, które raczej poprzez swoją skalę raczej dają takie wrażenie, że myśli się tak całościowo, niż poprzez kompleksowość tych działań. No i są jeszcze te dwa punkty, one właśnie wykraczają może trochę poza ramy naszej debaty, naszych dzisiaj tu zajęć, ale moim zdaniem one też nie pozostają bez wpływu na powodzenie polityki społecznej czy polityki na rzecz rozwoju społecznego. Z jednej strony no styl rządzenia mocno konfliktowy w wielu obszarach, może akurat w polityce społecznej mniej to widać, ale w wielu innych, tak jak wiecie chociażby z mediów, jednak jest tutaj wiele tych otwartych, nowych frontów konfliktów społecznych, co raz, że nie sprzyja takiemu zainteresowaniu się sprawami socjalnymi, więc to powoduje, że to ich miejsce w agendzie może być mniejsze, jeśli codziennie jesteśmy bombardowani jakimiś nowymi rewelacjami politycznymi z innych obszarów. A po drugie, no też jednak wydaje mi się, że polityka społeczna i skomplikowanie tych spraw jednak wymaga pewnej płaszczyzny porozumienia, nie tylko konfliktu, ale także porozumienia, oddziaływania raczej na kooperacyjnego. Tutaj wydaje mi się, że ten klimat bardzo konfliktowy. Ja to też widzę po swoim doświadczeniu na rzecz ruchu opiekunów, wykluczonych opiekunów. No, część bardzo tak stanowczo poparła obóz władzy, część ruchu Kukiza, właściwie większa część te dwie formacje. No i zaczęły się no, w tym środowisku wiele sporów właśnie na linii jakichś upodobań partyjnych, a nie na rzecz wypracowania jakichś sensownych stanowisk. Więc myślę, że w niektórych innych ruchach, na przykład nie wiem, katolickim czy w ruchu pracowniczym pewnie też się daje nieraz odczuć tą atmosferę takiego konfliktu. I też z zaniepokojeniem obserwuję to, co się dzieje w polityce wobec różnych takich instytucji, które stoją na straży pewnych praw, w tym praw socjalnych. No, to jest wiadomo, że chodzi głównie o sporo Trybunał, w mniejszym stopniu o Rzecznika Praw Obywatelskich, ale też to widać. No, ja mogę powiedzieć ze swojego doświadczenia w tym ruchu opiekunów, że Trybunał i Rzecznik też odegrały bardzo ważną i pozytywną rolę. Gdyby nie wyroki tego Trybunału, to ta sytuacja by była na pewno jeszcze gorsza. Właściwie w dużej mierze pozytywne kroki w czasach rządu Platformy Obywatelskiej były odpowiedzią na korzystne dla opiekunów wyroki, a te wyroki też, jeden przynajmniej z tych wyroków też został wydany właśnie na wniosek Rzecznika Praw Obywatelskich, który w tej sprawie i też w wielu innych sprawach społecznych zarówno pani profesor Lipowicz, jak i obecnie Adam Bodnar często też w sprawach socjalnych interweniują. Także ta polityka, która no, delegitymizuje te instytucje i je przedstawia jako takie trochę sużarcze wobec liberalnego obozu władzy, moim zdaniem jest i niesłuszna, niesprawiedliwa i też szkodliwa. Także z mojej strony, jeszcze ostatni już absolutnie ostatni slajd. Co ja bym rekomendował w świetle tego, o czym mówiliśmy? Oczywiście poza
popieraniem rządu w tych aspektach, które uznajemy, że one są prospołeczne i propracownicze, to ja bym sugerował tak, promowanie działań i instytucji właśnie na rzecz godzenia roli zawodowej i rodziny opiekuńczej, bo to jak rząd, ta cała formacja polityczna moim zdaniem zaniedbuje, raczej opierając się na takim konserwatywnym modelu rodziny i rynku pracy jednak, który niekoniecznie sprzyja utrzymaniu się na nim kobiet. Więc to jest, wydaje mi się, realna płaszczyzna merytorycznego sporu, który warto z szeroko rozumianym obozem władzy toczyć. No i to ten drugi punkt właśnie też się z tym wiąże. Ale też oczywiście te usługi i instytucje one są ważne nie tylko z punktu widzenia emancypacji zawodowej kobiet, ale też niosą wiele innych wartości integracyjnych, wyrównawczych i tak dalej. Trzeba artykułować te problemy grup zagrożonych, wykluczonych, które gdzieś nie zostały jeszcze objęte dobrą zmianą. Czyli na przykład wykluczenie opiekunowie czy wychowankowie domu dziecka i tych grup jest pewnie znacznie więcej, jak samotne matki jak najbardziej, tak. I tych grup jest pewnie sporo i pewnie zawsze one jakieś będą, ale warto właśnie się też przyglądać i wchodzić też w te środowiska. One często są coraz lepiej zorganizowane, tylko właśnie wymagają wsparcia, czy związkowego, czy politycznego, czy medialnego. Czwarty punkt to jest ten aspekt, gdzie się łączy kwestia pracownicza i socjalna, czyli walka o wysokie wynagrodzenia, o wsparcie, o stabilność zatrudnienia różnych służb, instytucji pracujących z ludźmi, czy to będą pielęgniarki, czy to będą nauczyciele, czy kadra taka nietablicowa szkół, czy właśnie wspomniani na pozostaniu w asystenci rodziny. No jest szereg takich instytucji, które w ostatnim czasie powstały, w ostatnich latach, w tych różnych aktach prawnych, które omawiałem, ale które jakby no niby istnieją, ale ramy funkcjonowania są nadal dość ograniczone, często ze względu na brak środków. Także warto też się temu przeglądać i wzmacniać te służby. No i ogromna instytucji, które stoją na straży praw socjalnych obywateli. To są takie z mojej strony punkty, które być może warto rozważyć w waszej działalności rzeczniczej. To z mojej strony to by było wszystko. Dziękuję za uwagę.